Jest takie miejsce w środku Europy, gdzie wszystko jest możliwe. A każda chwila może znaczyć wszystko. Zabierzemy cię w podróż, której nigdy nie zapomnisz, gdzie wyobraźnia spotyka naukę, a przedsiębiorczość – kreatywność. Niepowtarzalne. Nasze. Kraków Experience. Bardzo serdecznie witam jeszcze raz wszystkich uczestników naszej sesji tematycznej, drugiej sesji tematycznej, noszącej tytuł Ludzkie oblicze komunikowania. I poproszę o przedstawienie swojego referatu panią dr Aleksandrę Urzędowską z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który nosi tytuł Etyka języka mediów społecznościowych – rozważania o kierunkach praktyk komunikacyjnych. Jeszcze raz powtórzę, że te 20 minut mamy tak bez większych nacisków i też dla organizacyjnego uporządkowania, jeśli chodzi o pytania, to bardzo proszę sobie je zapisywać i na koniec będziemy mieć czas na dyskusję i na zadawanie pytań. Więc dziękuję już bardzo i proszę panią doktor o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Ja też jeszcze raz państwa serdecznie witam. To bardzo mi jest miło, że mogę rozpocząć nasze spotkanie swoim referatem. O etyce języka mediów społecznościowych, tak bardziej w większej perspektywie języka mediów internetu w ogóle. A zacznę od zdania bardzo ogólnego. Mianowicie takie moje przemyślenie na początek, że dzisiejsza rzeczywistość cechuje się największymi jak dotąd chyba dynamicznymi zmianami we wszystkich możliwych aspektach życia. No i media oczywiście trzeba rozumieć jako jedną z tych osobliwych właśnie przestrzeni, ponieważ konwergencja, taka łączliwość niesamowita, dostrzegana też w perspektywie pozamedialnej, wiąże się z przepływem różnego rodzaju treści na platformach i na różnych profilach mass mediów i mediów społecznościowych właśnie. No a coraz większe budowanie tej świadomości medialnej na nowych technologiach takiej sieciowości, ucyfrowieniu, a więc tworzenie tak zwanych nowych mediów. Ja takie ukułam już swoje określenie, czyli tych mediów, które już nazywamy mediami 4.0. No jakże wymownym przykładem jest istnienie i aktywny wpływ właśnie mediów społecznościowych. Ja mam wrażenie, że one przykładają taką wirtualną rękę swoją wręcz do takiej reorganizacji istniejącego ładu. Tego ładu internetowego, a jeszcze w szerszej perspektywie ładu dziennikarskiego w ogóle. No i to też implementuje nowe strategie, nowe myślenie o odbiorcach mediów, których raczej powinniśmy nazwać dzisiaj już użytkownikami, no a w kontekście tytułu naszej konferencji po prostu ludźmi, ludźmi mediów. Jeszcze może zanim przejdę dalej, mam nadzieję, że uda mi się tutaj uruchomić prezentację dla państwa. Zapomniałam o tym. Zaraz coś zrobię. Nic się nie stało. Bardzo przepraszam. Jeszcze raz może spróbuję to zrobić. Może po prostu udostępnię pulpit. Chyba tak będzie wygodniej. Dobrze, więc pytanie, czy Państwo widzą tę prezentację? Tak, widzimy teraz. Tak. Cieszę się. Dobra. No więc kim są ci współcześni ludzie mediów, a w moich rozważeniach zwłaszcza tych social mediów właśnie. Tutaj mamy takie najnowsze ze stycznia tego roku dane. I te dane przynoszą informację, że w Polsce z internetu korzysta prawie 82% populacji. To jest 30 milionów ludzi, z czego aktywnymi uczestnikami mediów społecznościowych jest 19 milionów. Więc prawie połowa kraju w wieku 16 do 64 lata korzysta z mediów społecznościowych. Ta statystyka daje nam jasno do zrozumienia oczywiście, że internet, a więc media społecznościowe i wszelkie nośniki mobilne są tak łatwo dostępne i powszechne, no że sugestywnie wchodzą w życie swoich użytkowników. A więc funkcja, jaką dzisiaj pełnią te nowoczesne, masowe technologie informacyjne jest niepodważalna. One wpływają nie tylko na
zaangażowanych społeczność masowych odbiorców, ale także na inne, no, wydawałoby się już dobrze skonstruowane systemy życia publicznego. Niewątpliwie szybki rozwój i popularyzacja tych mediów społecznościowych w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, bo w Polsce na przykład Facebook to są pierwsze lata 2000, czyli sam początek właśnie XXI wieku, to jest zjawisko bezprecedensowe. Świat stał się globalną wioską, jednocześnie jest komfortowy i stresujący, co ma oczywiście bezpośrednie przełożenie na konsekwencje obcowania z wytworami nowych mediów w odniesieniu do poszczególnych sfer naszego życia. Trudno tutaj oczywiście nie wspomnieć o kulturze, nauce, gospodarce czy reklamie, a w swoim referacie chciałabym się przyjrzeć wyłącznie jednemu aspektowi tej cyberrewolucji społeczeństw, czyli właśnie takiej praktyce i no powiedziałabym architekturze słowa pisanego w obrębie właśnie komunikacji social mediów. A jednym z takich ciekawszych zjawisk obserwowanych współcześnie w polszczyźnie jest taka, powiedziałabym, nierygorystyczna zdolność języka do dopasowywania się do wszelkich trendów społecznych, a za taki no bezsprzecznie należy uznać rozwój właśnie komunikacji sieciowej. Ten współczesny język mediów i wszelkie formy przekazu medialnego rozwijają się bardzo dynamicznie i bardzo wyraziście, ponieważ język ma przede wszystkim przyciągać odbiorców, a w mediach społecznościowych jest to tym bardziej widoczne, że te zmiany następują w zasadzie symultanicznie. Do powstawania coraz to nowszych wypowiedzi, więc można powiedzieć, że że język zmienia się cały czas. Specyfika oczywiście wynika z globalności, z powszechnej dostępności. Tu kluczem mogłoby się wydawać, przestało być zasadnicze rozróżnienie na to, co stare i nowe, ale można powiedzieć, że internet ukształtował zupełnie nową formę, która nie jest oderwana od tych klasycznych form komunikacji. Taki nowy socjolog o specyficznych typowych cechach, które łączą struktury komunikacji masowej z komunikacją werbalną, o dziwo, czy interpersonalną, która ma dość sprofilowane parametry, takie jak, tutaj pokażę Państwu następny slajd, on poniekąd się pokryje z tym, co teraz powiem. Te nowe parametry, czyli dążenie do ekonomiczności, do ekonomii języka, skrótowości, oszczędności czasu, oszczędności znaków, specjalizacja języka, czyli tworzenie słów typowych, charakterystycznych, które są związane z tylko z podejmowanymi tematami lub formami, no i wszelkiego rodzaju stylizacje, czyli zapożyczenia językowe, czerpanie z takiego zasięgu międzynarodowego. Dodatkowo w tej grafice, którą Państwo tutaj widzą, uwzględniono też kwestie poprawnościowe. One się odnoszą oczywiście bezpośrednio do kultury i etyki języka, ale omówimy je w dalszej części tego referatu. Tutaj tylko chciałam wskazać, że są to jakieś elementy właściwe dla języka sieci internetowej. Żeby o tym języku internetu mówić, trzeba przypomnieć szybko termin CMC czy CMC, Computer Mediated Communication, który łączy w sobie te cechy komunikowania bezpośredniego i masowego pośredniego, a zasięgiem obejmuje cały proces komunikacyjny i tworzą się nowe tryby komunikacyjne, porozumiewawcze, czyli one-to-many, rozsiewcze, many-to-one i te powszechne many-to-many. No a ekspansywny rozwój technologii informacyjnych niewątpliwie wpływa na kulturę komunikacyjną i te nowe formy w realizacji przekazywania komunikatów się oczywiście pojawiają. Ta specyfika zresztą komunikacji językowej znacznie wpływa na jakość języka, a z kolei jakość języka świadczy o poziomie merytorycznym treści, które są kreowane i wyrażone w postaci wypowiedzi pisemnych. Oczywiście ten opis bardzo skrótowy jest dużym uproszczeniem, bo należy pamiętać, że internauci dzielą się na różne grupy i różne społeczności, w związku z czym nawet ci użytkownicy mediów społecznościowych też dzielą się na różne inne, mniejsze grupy i społeczności, w związku z czym ich język jest bardzo zróżnicowany i on podziela ich oczywiście idee, poglądy, konkretne zainteresowania. Natomiast te nowe tryby bezpośrednio łączą się z nowymi perspektywami, dlatego też przestrzeń internetową czy użycie języka w przestrzeni internetowej trzeba rozpatrywać w dwóch takich bardzo szerokich
szerokich zakresach. Jeden ten bardziej całościowy, który dotyczy całej sieci, wszystkich jej użytkowników. No i drugi ten węższy, gdzie strony internetowe, gdzie pojawiają się strony internetowe, z których użytkownik korzysta na co dzień, gdzie się loguje, gdzie pozostali użytkownicy go znają, mają jakieś odniesienie do tego, kim jest w realnym życiu. Te dwa aspekty właśnie sprzyjają też tworzeniu się bardziej wielowymiarowych powiązań pomiędzy użytkownikami, gdzie często rozmowa zastąpiona jest czatem na żywo za pomocą różnego rodzaju komunikatorów, które są przynależne do tych mediów społecznościowych. Ten język internetu jest trudny do zdefiniowania także dlatego, że jest bardzo niejednorodny. Zarówno stylistycznie, jak i tematycznie, genologicznie. Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki jest ten język mediów, język internetu, język tych mediów społecznościowych właśnie. Do jego określenia często się używa pojęcia netspeak. I ten netspeak, jego ewolucja poniekąd odzwierciedlają napięcie między taką faktyczną naturą internetu a oczekiwaniami użytkowników. Co jednak jest najciekawsze w języku sieci, to jest pewna korelacja zauważalna gołym okiem, można powiedzieć, między dwiema stronami języka. Stroną pisaną i stroną mówioną. Więc ze względu na swoje formalne właściwości to jest język oczywiście pisany, ale zważywszy na jego lapidarność, skrótowość, taką permanentną zmienność i szybkość oczywiście powstawania, on sprawia wrażenie jednak mówionego języka. Więc nie dziwi tutaj fakt, że internauci, którzy korzystają z różnego rodzaju komunikatorów internetowych albo uczestniczą w różnych dyskusjach w mediach społecznościowych, używają rozbudowanego systemu skrótów właśnie. Skrótowo też często mówimy, kiedy mówimy potocznie, kolokwialnie. Pojawiają się te skrótowce w różnych formach, ale pojawią się synchronicznie, czyli w komunikatorach właśnie, albo asynchronicznie, na przykład w komentarzach na Facebooku. Powstały oczywiście i czy powstają na bieżąco, głównie po to, żeby uprościć język i zredukować ilość przesyłanego tekstu, więc w związku z czym można powiedzieć, że internet tworzy wręcz takie, czy media społecznościowe tworzą takie nowe piktogramy we współczesnym języku. Od kiedy używa się choćby Facebooka właśnie, coraz wyraźniejszy staje się rozwój tegoż języka. Nie wchodząc tutaj ze względu na ograniczenia czasowe przede wszystkim, ale też tematyczne zasadniczo w rozważania o takich formach typowych dla wypowiedzi internetowych, ja tylko wspomnę, że struktury, które pojawiają się w języku w internecie, to są takie konstrukty często intermedialne, przede wszystkim sprzyjające ekspresowej komunikacji, bo internet jako nowe medium ciągle motywuje swoich użytkowników do takiego kreowania nowych form i to są na przykład akronimy, czyli wszelkiego rodzaju skróty, język pidżynowy, który bardzo skraca i ułatwia mówienie, wszelkiego rodzaju hashtagi, memy, emotikony, emoji i wszystkie inne tego typu konstrukty, które oczywiście wydają się coraz bardziej zyskiwać na popularności, przede wszystkim dlatego, że w skrótowy sposób pozwalają tworzyć i przesyłać informacje w sieci. Język sieci, a szczególnie tych konkretnych społeczności social mediów skupionych wokół jakichś wybranych elementów, przynależy zwykle do określonej społeczności i wpływa na pewne zróżnicowanie języka w sferze składni, fonologii, fonetyki, morfologii, no można powiedzieć generalnie gramatyki języka, więc ta powszechność mediów społecznościowych przyczynia się do tego, że użytkownicy języka potocznego znajdują taką nową wirtualną przestrzeń do tego, żeby swoje życie lokować i automatycznie swój język też. Więc pytanie, czy można, takie bardzo ogólne pytanie się nasuwa, czy można uznać, że język internautów należy traktować jako nową formę polszczyzny użytkowej? Jak w kontekście etyki słowa te media społecznościowe wpływają na kształt języka, zarówno w aspekcie stylistycznym, gramatycznym, no jak i wreszcie komunikacyjnym? Ale zanim odpowiedź na te pytania, przynajmniej próba odpowiedzi, to jeszcze na moment sięgnę w historię myślenia o etyce słowa, która się bardzo dynamicznie też zmieniła w ciągu ostatnich lat, bo kultura języka polskiego do końca lat 80. ubiegłego wieku, więc zasadniczo w czasie takim równoległym do zmian społeczno-gospodarczych, tuż przed wejściem coraz powszechniejszej komputeryzacji, skupiała się głównie na tematach poprawnościowych. Zmiany przełomu lat 80. i 90., a później te zmiany milenijne, komercjalizacja, rozszerzenie granic, rozumianych w każdym aspekcie w zasadzie, przyczyniły się jednak do tego, że język zaczęto traktować, czy kulturę języka bardziej wieloaspektowo, nie sprowadzając jej wyłącznie do roli narzędzia,
ale uwzględniając również taki wymiar intelektualny. Na początku tych wspomnianych przemian, bo w roku 95 podczas pierwszego Forum Kultury Słowa w programowym referacie profesor Jadwiga Pozynina i profesor Anna Pajedzińska napisały takie, przeczytam, zacytuję dokładnie, aby komunikacja międzyludzka była zdrowa, musi być respektowane prawo człowieka, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, do braku lęku przed ujawnieniem własnych sądów, przed naruszeniem intymności aktów komunikacji, przed naruszeniem godności osobistej, kłamstwem, przeinaczeniem, manipulacją itd. oraz prawo do wyboru postaw. Więc można powiedzieć, że wychodząc od takiej teorii implikatur Paula Grisa, tutaj Państwu pokażę dla przypomnienia w zasadzie tylko, który zakłada maksymy ilości, czyli informować w ilości stosownej, jakości, czyli mówić prawdę, istotności, czyli mówić do rzeczy po prostu, no i sposobu mówić zwięźle. Te językoznawczenie wspomniane odniosły się z jednej strony do przesłanek pragmatycznych, a z drugiej do, no można powiedzieć, do pewnych imponderabiliów. Podążając tą ścieżką dzisiaj, trudno jest oczywiście wartościować tekst jedynie pod kątem kulturalno-językowym, choćby przez wzgląd innych pokrewnych lingwistyce dziedzin, takich dziedzin z nauk humanistycznych i społecznych, psychologii, antropologii, no czy właśnie nauk o mediach na przykład. Zresztą Puzynina i Pajzińska, wyróżniając w tym swoim wystąpieniu podstawowe zasady etyki słowa, wskazały na idee ogólne, potrzebne zarówno do prywatnego dialogu, jak i właśnie niezbędne w budowaniu komunikatów medialnych. I te wartości to są na przykład życzliwość wobec drugiej osoby, potrzeba kontaktu, otwarcia na innych. No one się oczywiście gdzieś wynikają z tych implikatur, które tutaj widzimy. Szacunek dla prawdy, zdrowy krytycyzm wobec wypowiedzi innych, zrozumiały, naturalny sposób mówienia, czy też umiejętność skupienia uwagi, a wreszcie gotowość do słuchania innych. I te postulaty językoznawców o poszanowanie polszczyzny w zakresie komunikacji, czy ogólną dbałość o sprawność językową, godność człowieka, czy płynność wypowiedzi, rozumiane jako zbiór zasad językowego obcowania, można opisać następująco. Tutaj też zacytuję Jerzego Bartnińskiego. W sferze interakcyjnej respektować postulat szacunku dla partnera, gotowości słuchania i dialogowania. W sferze poznawczej respektować konwencje pozwalające odróżniać mówienie serio od wersji gier językowych, postulatów i hipotez. W sferze formalno-językowej respektować zalecenia wynikające z rekonstruowanego wzorca dobrego mówienia. No i teraz jak odnosić te wszystkie zasady etyki słowa, jak je przenieść na tę perspektywę języka mediów społecznościowych? No, może najpierw trzeba powiedzieć, że są pewne czynniki, które dyscyplinują zachowania językowe w sieci. To jest na pewno do tych czynników takich najprostszych. Należą nadawca i jego warunki społeczne, odbiorca i jego pozycja społeczna, sytuacja komunikacyjna, cel wypowiedzi, czyli jakaś forma modelu komunikacyjnego, ale także wyodrębnianie zachowań czy wyznaczenie granic między swojskością a obcością, czy wchodzenie w jakieś stereotypy, czy poza te stereotypy. Wydawałoby się, że te właśnie elementy tworzą wspaniałe tło dla tych określonych przed chwilą etycznych wartości, które mają być niezbędne w budowaniu komunikatów medialnych według językoznawców. Ale czy jednak faktycznie w przypadku internetu między przyzwoitością a faktycznymi zachowaniami językowymi można postawić znak równości? To kolejne pytanie, które się tutaj nasuwa. Taka dociekliwa analiza komunikacji w mediach staje się niepodważalnie coraz ciekawszym asumptem do badań w obliczu transformacji zachodzących nieustannie w takich dziedzinach nauki jak wymienione wcześniej, socjologia, psychologia, literaturoznawstwo, wiele innych. Oczywiście nie trzeba wyjaśniać jakoś szczególnie, że fundamentem tych wszystkich jest język, a więc można powiedzieć z pewnej perspektywy nawet takiej medioznawczej, że częścią tej problematyki pragmalingwistycznej, czy praktyk językowych, administruje, czy zarządza właśnie socjolingwistyka, bo zainteresowanie językiem niewątpliwie wynika z wszelkiej działalności społecznej po prostu. W przypadku mediów społecznościowych można mówić tutaj o pewnym interakcjonizmie, ponieważ aktywność językowa kształtuje się właśnie w procesach społecznych interakcji, więc taki kierunek refleksji pragmalingwistycznej nad etyką języka będą wyznaczały kwestie związane z wspomnianą już skuteczną komunikacją, przy czym skuteczna będzie miało tutaj znaczenie wręcz strategiczne, zwłaszcza w obliczu procesów komunikacyjnych, które no nierzadko wręcz osłabiają harmonię takiego dialogu w życiu publicznym. No i teraz
zmierzając już do faktycznych rozważań o kierunkach, to pytanie, jak patrzeć na takie niedoskonałości języka w praktykach komunikacji medialnej. Pierwszym z nich w moim przekonaniu jest już kilka razy wspomniana wcześniej ekonomia języka. Internauci chcą się komunikować, wkładając jak najmniejszy wysiłek w tworzenie wypowiedzi. To jest jasne. Traktują język w sposób skrótowy, więc redukują, upraszczają słownictwo, a ta technologia komunikacyjna internetu sprzyja skrótowemu traktowaniu języka w dwóch aspektach. W obrębie pierwszego z nich mieści się już wspomniane wcześniej delikatnie tworzenie akronimów. Tutaj mam dla Państwa takie przykłady akronimów i tych z języka polskiego, i tych z języka angielskiego, które wydaje mi się najczęściej się pojawiają, przynajmniej w mojej analizie kilku fanpage'y na Facebooku, ale także posługiwanie się hashtagami, czy zamienienie różnych wyrażeń na krótsze, często prostsze, na przykład o proweniencji angielskiej. Przykładem też skrótowości są już przywoływane wcześniej emotikony, które służą do wyrażenia emocji. No oczywiście zamiast wypowiedzieć cieszę się, internauta może wstawić dwukropek, pauzę i nawias, czyli tak zwaną buźkę, i jest to przecież przekaz bardzo czytelny. Drugi istotny element budowania języka mediów społecznościowych to korzystanie z zapożyczeń, też już wspomniane czy anonsowane wcześniej. Oczywiście znowu można zadać pytanie, czy korzystanie z wyrazów zapożyczonych jest zagrożeniem dla polszczyzny, a więc zagrożeniem dla komunikacji w języku polskim. Wydaje się, że niekoniecznie. Wzbogacenie leksyki języków odbywa się wieloma drogami, a jedną z nich jest właśnie zapożyczanie wyrazów z innych języków. Jak więc z zasady można powiedzieć, że język ulega mnożeniu dzięki właśnie tworzeniu nowych struktur na podstawie obcych struktur. Oczywiście można się zastanawiać, czy zapożyczone wyrazy nie mogłyby być zamieniane na określenia rodzime, ale wraca wspomniane już wcześniej kryterium ekonomiczności, które wydaje się wręcz motywuje cały ten mój dzisiejszy referat. Angielskie formy na przykład mają przewagę sporą nad konstrukcjami polskimi, głównie ze względu na ich właśnie krótkość. Dzisiaj łatwiej powiemy hater niż ten, kto publikuje nienawistne treści. Nie mam takiego słowa w języku polskim, które by tak krótko brzmiało jak hater. Albo z takich najnowszych influencer na przykład, czyli osoba, która swoimi działaniami wpływa na opinię publiczną. Łatwiej jest powiedzieć to krócej, czyli zapożyczyć właśnie. Ponadto w przestrzeni tego języka mediów społecznościowych niektóre zapożyczone leksemy ulegają modyfikacjom słowotwórczym, stają się podstawami słowotwórczymi. Na przykład popularny na Facebooku like stał się podstawą dla innych wyrazów, którymi swobodnie się dzisiaj posługujemy, na przykład lajkować, lajkowany, zalajkowany i tak dalej. Te nowe słowa wchodzą do powszechnego użycia, stają się elementem komunikacji w mediach społecznościowych i poza tymi mediami społecznościowymi. Na przykład dzisiaj bez problemu szerujemy treści, tweetujemy, czy podajemy fake newsy. I musimy się szczególnie zastanawiać, co oznaczają te słowa. W tej przestrzeni komunikacji społecznej doskonale je znamy. Okazuje się, że w takim ostatecznym rozrachunku decydującym, czy rozstrzygającym, czy dane zapożyczenie można uznać za godne i zgodne z normami poprawnościowymi, jest po prostu uzus językowy. Czy używamy? Jeśli używamy, to w moim przekonaniu nie naruszamy tutaj żadnych norm poprawnościowych. Kolejny bardzo ważny aspekt, na którym chciałabym się na moment zatrzymać, wiąże się z brakiem dbałości o poprawność polszczyzny. To duży problem, z którego wynikają rozmaite błędy gramatyczne, ortograficzne, na przykład zaniechanie używania polskich znaków diakrytycznych. Tutaj mam dla Państwa kilka przykładów. Język internetu bardzo często stoi w niezgodzie z wymaganiami wszelkimi normatywnymi. Wiąże się to przede wszystkim z takim rozluźnieniem dawnych norm stylu wysokiego. Wręcz niektórzy nawet językoznawcy mówią o inwazji potoczności, ale trzeba oczywiście znowu pamiętać o dwóch poziomach, wzorcowym i użytkowym. I przy tej ocenie wypowiedzi użytkowników internetu, którzy aprobują pewne środki językowe, trzeba pamiętać, że są też normy profesjonalne, regionalne, potoczne. W związku z tym niektóre te same wypowiedzi internautów możemy uznać za poprawne lub niepoprawne w zależności od przyjętej normy.
w obrębie tej szeroko rozumianej poprawności zawiera się, poza oczywiście staraniami o unikanie błędów leksykalnych czy gramatycznych, także wiele innych składowych, takich jak wspomniano też już wcześniej, moda na potoczność, czy drugi trudny do omawiania aspekt, którym jest wulgaryzacja języka. O potoczności kilka słów. Potoczność zauważamy oczywiście w komunikacji sieciowej, ona dominuje dzisiaj w języku. Można powiedzieć, że robi karierę. Dzięki swojej takiej multifunkcyjności, ta wielość tych funkcji właśnie języka potocznego wpływa na to, że internauta wchodzi w pewną grę z odbiorcą, przywołuje określoną odmianę stylową, wybiera ten styl potoczny celowo i ten wybór odpowiedniej formy zależy od wielu aspektów, od jego poziomu kompetencji językowej, od jego świadomości komunikacyjnej, no i wreszcie też od jego inteligencji oczywiście. Można nawet w moim przekonaniu dostrzec pewną relację taką zwrotną między językiem potocznym a językiem internetu, bo większość komunikatów, które są zamieszczane w sieci przez internautów, bazuje na polszczyźnie potocznej, a ta właśnie to ta odmiana potoczna decyduje o takim językowym kształcie komunikacji internetowej w tej odmianie nieoficjalnej. Z drugiej strony pewne zjawiska językowe, które zrodziły się w internecie, przenikają do potocznej odmiany polszczyzny, więc kształtują taką nową wyobraźnię zbiorową. No oczywiście trzeba też powiedzieć, że w dzisiejszej komunikacji potoczność sprzyja pewnej byle jakości. Niestety nie wszyscy zwracają uwagę na sferę językową komunikatów. Często posługują się slangiem albo używają słów potocznie niedozwolonych, czy powszechnie niedozwolonych. No i a propos słów niedozwolonych, to drugi temat, który często gdzieś przy poprawności językowej, nad którym się pochylamy, to wulgaryzm. W raporcie CBOS-u czytamy, że ponad połowa użytkowników internetu natrafia na wulgaryzmy w sieci, a przynajmniej w sieci czasami, a przynajmniej 1/3 często. No, oczywiście można się zastanawiać nad przyczynami wulgaryzacji zachowań językowych w ogóle. Można ich szukać w ogólnej takiej modzie na luz językowy oczywiście. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów współczesnej polszczyzny. Niestety w komunikacji internetowej moim zdaniem wraca ponownie temat ekonomii języka i skrótowości wypowiedzi, ponieważ internauta dużo łatwiej i szybciej użyje obelgi w kierunku do swojego odbiorcy, do swojego interlokutora, niż na przykład napisze: uważam, że jest pan niepoważny i zachowuje się nieodpowiedzialnie, prawda? Zresztą podobnie zachowałby się pewnie w sytuacji takiej codziennej, więc tu znowu potocyzm, potoczność języka. Podobnie jak w polszczyźnie mówionej, oczywiście internauci też czasami się autocenzurują. Robią to na przykład z użyciem wielokropka, piszą tylko pierwszą literę wulgaryzmu i kończą wielokropkiem, albo stosują tak zwane asteriski, czyli gwiazdki, wygwiazdkowują swoje wulgaryzmy. Trzeba powiedzieć, że po prostu nie stronią od wypowiedzi wulgarnych, a przyczyn stosowania takich form językowych jest o wiele więcej, nie tylko skrótowość, o której powiedziałam. Myślę, że to też oczywiście chęć obrażenia innych, jakaś wola wyrażenia stanów swoich emocjonalnych, perswazja, manifestacja, może czasami autopromocja nawet niezbyt dobra. Więc problematyka etyki słowa, zwłaszcza w ujęciu medialnym, oczywiście wykracza daleko poza granice ortografii, gramatyki, nawet leksyki, kierując się raczej w stronę takiej praktyki komunikacyjnej. Te przykłady, które skrótowo Państwu pokazałam, prezentują to, że język, czy potwierdzają to, że język współczesnej komunikacji w mediach społecznościowych nierzadko odchodzi od takiego tradycyjnego zapisu w języku polskim. Te wypowiedzi często pokazują pewną innowacyjność komunikacji sieciowej, bo użytkownicy właśnie używają skrótów, zapożyczeń, emotikonów, wulgaryzmów, potocyzmów, no często nie dbając o poprawność czy etykę słowa. Można nawet powiedzieć, że język komunikacji sieciowej to takie upiśmienione słowo pisane. Sam język komunikacji więc trzeba po prostu rozpatrywać bardziej w takim kontekście szerszym mediów społecznościowych, które dają możliwość tworzenia, transkodowania, rozpowszechniania, odczytywania danych, przez co zmienia się świadomość i zmienia się przestrzeń internetowa i też przestrzeń pozainternetowa. W tej perspektywie wydaje się, że to takie modelowe, wskazane przeze mnie na początku, podejście do etyki języka, etyki słowa jest jednym z warunków tego, co nazywane jest oczywiście
Nazywa się powodzeniem, taką fortunnością akt umowy, ale trzeba pamiętać, że prace nad zasadami etyki słowa, warunkami i zakresem ich stosowania, jeśli nie mogą, nie mają pozostać tylko zapisem pobożnych życzeń językoznawców zwłaszcza, powinny w szerszym stopniu uwzględniać doświadczenie potoczne właśnie, czyli po prostu poczucie tego, co w języku jest dobre, a co dobre nie jest. No i należy jeszcze raz podkreślić, że ta często wskazywana tutaj ekonomia i pośpiech wiążą się z pewnym niedbalstwem albo nieznajomością zasad, które są oczywiście typowe dla wypowiedzi kolokwialnych. I ta kolokwialność języka oczywiście w wypowiedziach oficjalnych będzie nas razić. Natomiast w sytuacjach codziennych jest już raczej uzasadniona. To, co w normie użytkowej w uzusie, kiedy dla naszego interlokutora jest zrozumiałe, go nie obraża, raczej nie budzi takich lingwistycznych wątpliwości. I już na koniec zupełnie chciałam Państwu przedstawić i pokazać jeszcze jeden mały wykres, który chciałam podsumować następująco, że taka pobieżna bardzo analiza językowo-medioznawczych znamion komunikacji w mediach społecznościowych umożliwia właśnie stworzenie takiego wykresu zależności, które mają moim zdaniem konstytutywny wpływ na kreowanie nowych wypowiedzi. Tym samym można w zasadzie powiedzieć, że język mediów to pewna, język mediów społecznościowych, czy internetowych społecznościowych, to pewna wypadowa, na którą składają się te trzy właśnie, czyli etyka słowa, rozumiana raczej w tym kontekście implikatur Grisa, niedoskonałości tegoż języka, w cudzysłowie zapisane oczywiście, czyli wszystkie elementy, które jakoś ograniczają poprawność tego języka i ogólne tendencje, takie, które są typowe dla tej komunikacji zdigitalizowanej, która dąży do skrótowości. A na koniec już zupełnie rozważań jeszcze można postawić pytanie, jak w perspektywie najbliższych lat będzie się rozwijała ta szeroko rozumiana kultura czy etyka słowa w komunikowaniu internetowym. Jasnej odpowiedzi oczywiście dzisiaj nie postawimy, ale bezdyskusyjnie to taki apel naszym, czyli medioznawców, językoznawców, badaczy języka internetu i w ogóle internetu, wszystkich objawów tego języka. Naszym zadaniem jest popularyzacja. Więc wszelkie działania na rzecz budowania świadomości i poprawności językowej, kultury języka, etyki tego języka, etyki słowa, grzeczności językowej. Jak natomiast tę popularyzację przeprowadzać w przestrzeni sieciowej, no to jest już temat na zupełnie, do zupełnie innych rozważań i na zupełnie inny referat. To tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, pani doktor. Jak państwo widzicie, jestem dosyć wyrozumiały. Nie zwróciłem tutaj, nawet nie zasugerowałem, że czas się kończy, bo na razie mamy jeszcze świadomość tego, że mamy dużo czasu. Ale już teraz bez pytań. Jeśli ktoś z państwa ma pytania, to proszę sobie zachować. Przejdziemy do drugiego referatu. Bardzo proszę panią doktor Katarzynę Wąkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego o przedstawienie nam tematu społeczne skutki oddziaływania fake newsów na przykładzie historii gry Niebieski Wieloryb. Zgadza się? Tak, tak, zgadza się. Wszystko jest dokładnie tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za tę zapowiedź. Rzeczywiście tak, chcę Państwu opowiedzieć o fragmencie małym moich badań, które przez kilka lat prowadziłam na temat jednego fake newsa, to była gra Niebieski Wieloryb, ale po kolei włączę prezentację. Udostępnimy momencik. Super. A tylko poproszę o sygnał, czy Państwo widzicie tę prezentację? Tak, widzimy. Bardzo prosimy. Super, bo wiem, że na Teamsie jak się włączy na cały ekran, to niestety jest problem, więc postaram się to pokazywać w ten sposób. Więc zacznę w ogóle od tego, że powiem Państwu, na czym polegała ta gra, bo być może nie wszyscy Państwo pamiętacie. Otóż na przełomie 2016 i 2017 roku był taki popularny fake news, który mówił właśnie o grze Niebieski Wieloryb. Cała historia, w ogóle ta gra, czyli ten fake news, czyli informacje, które pojawiały się w mediach, polegały na tym, że jest gra,
w internecie, która ma doprowadzać nastolatki do samobójstwa. Gra miała polegać na tym, że można znaleźć sobie w internecie administratora, wpisując hashtag niebieski wieloryb. Był to też hashtag czasami F54, nie wiadomo dlaczego taki, ale podobno pod takim hashtagiem też można było znaleźć rzekomego administratora, który dawał polecenia do wykonania. To była między innymi było słuchanie jakiejś nieprzyjemnej muzyki, oglądanie brutalnych filmów, deficyty snu i tak dalej, i tak dalej. Ostatnim, 50. zadaniem było popełnienie samobójstwa. No i oczywiście biorąc pod uwagę, że to jest rzecz, która dotyczy de facto nas wszystkich, no to bardzo szybko ten fake news rozszedł się po świecie. A zaczął się od publikacji pani Galiny Mursajew, która na portalu Nowa Gazeta opublikowała artykuł pod tytułem Grupy Śmierci w 2016 roku w marcu i w tym artykule opisała bardzo szczegółowo, reportażowo dwa przypadki samobójstw nastolatek rosyjskich, które właśnie miały grać w tę grę, miały grać podobno w niebieskiego wieloryba. I pani Galina Mursajew połączyła te dwa przypadki z przyczyn nikomu bliżej nieznanych ze 130 innymi przypadkami samobójstw w Rosji, uznając za jedyny wspólny element tych wszystkich sytuacji, tych wszystkich zdarzeń, posiadanie konta na portalu Wkontakcie. Wkontakcie to jest taki odpowiednik Facebooka, nawet wygląda w zasadzie, można powiedzieć, identycznie. Jest tam zarejestrowanych 90 milionów użytkowników, także to jest potężny portal, potężna platforma społecznościowa. No i pani Mursajew stwierdziła, że skoro ludzie mieli, 130 osób miało na tym portalu konto, to na pewno coś ich musi łączyć. No ale żeby tutaj nie mówić źle o redakcji. Redakcja po tym, jak rzeczywiście świat zaczął reagować już tego samego dnia na publikację Galiny Mursajew, w redakcji przeprowadzono śledztwo i okazało się, że pani Mursajew stosowała niedopuszczalne metody weryfikacji źródeł, za co został zwolniony za zastępca redaktora naczelnego oraz wydawca, który dopuścił ten artykuł do publikacji. A więc można by było powiedzieć, że media, czyli redakcja Nowa Gazeta, poczyniły wszystko do tego, żeby ten fake news po świecie się jakoś nie rozszedł. Ale no, okazuje się, że siła historii, która szła i która stała za niebieskim wielorybem, była na tyle mocna, no, że to nie przeszkadzało, żeby ta panika rozlała się po całym świecie. Bardzo szybko potwierdzono, że informacja na temat niebieskiego wieloryba jest fake newsem. Potwierdziły to między innymi amerykańskie Centrum Badań nad Cyberprzestępczością, bardzo różne ośrodki rządowe, ale też ośrodki medialne, które przeprowadziły własne śledztwo i pojawiła się oficjalna informacja w 2016 roku, że ta gra nie istnieje. No ale nawet pojawił się jej rzekomy twórca, pan Filip Budejkin, który powiedział, że tak, że on stoi za stworzeniem tej gry i że on jest za tę grę odpowiedzialny. Został aresztowany, finalnie został skazany na 3 lata więzienia za podżeganie do samobójstwa, ale nie tych wszystkich nastolatek, o których twierdził, że tworzył grę Niebieski Wieloryb, tylko za podżeganie do samobójstwa dwóch dziewczyn, których po prostu był znajomym. I teraz, jaka jest prawdziwa historia? Bo fake news na temat gry Niebieski Wieloryb niestety żyje i funkcjonuje dalej. Już może nie z takim, nie z taką energią jak na początku. Teraz przykrywa go temat pandemii. Od roku jest to temat, można by powiedzieć, czołowy, jeżeli chodzi o media światowe, więc Niebieski Wieloryb zszedł trochę do podziemia, ale ostatnie artykuły, jakie na temat Niebieskiego Wieloryba znalazłam, były z tegorocznych wakacji. Także ten fake news ciągle sobie istnieje w przestrzeni medialnej. Natomiast prawda jest taka, że istnieje gra o nazwie Niebieski Wieloryb. Ona jest, tutaj w prezentacji Państwo widzicie adres tej gry, można ją sobie włączyć na telefonie, czy na smartfonie, albo na tablecie, nie działa ona na komputerze. Natomiast jest to gra, uwaga, na stronie francuskiego producenta jabłek ekologicznych. Jakkolwiek absurdalnie to teraz brzmi, to rzeczywiście tak to wygląda. Gra polega na tym, jest to prosta gra zręcznościowa, jest się postacią niebieskiego wieloryba z koszykiem pełnym jabłek na głowie.
i trzeba bardzo szybko przemierzyć różne kraje. I to jest jeden fakt. Drugi fakt jest taki, że w internecie funkcjonują tak zwane grupy śmierci, funkcjonują grupy, mówiąc w cudzysłowie, wspierające w popełnieniu samobójstwa. Można, jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to w internecie niestety może znaleźć porady, jak to zrobić, może znaleźć opisy narzędzi, sposobów i tak dalej. To, co stało się fake newsem, to, co spowodowało, że ta historia o niebieskim wielorybie wybuchła, to połączenie tych dwóch faktów. Bo musimy pamiętać o tym, że fake news nie jest kłamstwem. I z tym mamy chyba największy problem, jeżeli chodzi o przestrzeń medialną. Fake news jest zawsze dezinformacją, a więc zawiera w sobie elementy prawdziwe. Ja przyglądając się temu zjawisku, badałam materiały medialne z 30 krajów świata, które były publikowane pomiędzy lutym 2017 a lipcem 2018 roku. Były to materiały ze wszystkich typów mediów, czyli prasy, radia, telewizji oraz internetu. I zajmowałam się badaniem, analizą zawartości, żeby w ogóle opisać, poznać tego fake newsa w ogóle od środka, zobaczyć jaki on jest. Ale również skupiłam się na skutkach społecznych. To, co ważne, to są to skutki społeczne tylko i wyłącznie doniesień medialnych, bo pamiętajmy, że gry po prostu nie było. Na 30 krajów świata te skutki zaobserwowano w 21 z nich, czyli w zasadzie można powiedzieć, że w większości. Ja je tak roboczo dzieliłam na skutki takie, powiedzmy sobie, oświatowe i skutki ze strony rządowej, ale powiem teraz pokrótce o wszystkich tych, które się pojawiły. Najczęściej, bo aż w 13 krajach, pojawiał się apel do rodziców i nauczycieli o to, aby monitorowali zachowania dzieci w internecie, czyli żeby sprawdzali, na jakie strony dzieci czy nastolatkowie wchodzą, co tam robią w tym internecie. A więc w zasadzie można powiedzieć, że to bardzo pozytywny skutek, no bo jednak w tempie i w ogóle w tempie życia, jakie obecnie mamy i w tym wszystkim, co obecnie się dzieje, bardzo często pomijamy ten aspekt i zapominamy, żeby jednak sprawdzać, gdzie te dzieciaki w internecie sobie krążą. Natomiast wiemy, że przecież w internecie znajduje się też masa treści, która nie jest dla nich przeznaczona. Kolejnym z elementów, kolejnym rodzajem konsekwencji były pogadanki w szkołach. One zostały zainicjowane w 7 krajach i to również jest bardzo pozytywny oddźwięk, no bo czy wieloryb istniał, czy nie istniał, to na edukację po pierwsze nigdy nie jest za wcześnie i edukacji nigdy nie jest za dużo. Więc wszelkie spotkania z rodzicami, z nauczycielami, którzy mówią o tym, jak mądrze korzystać z internetu, jak w ogóle mądrze korzystać z mediów wszelakich, no to jest coś, co zawsze się przydaje. Natomiast przechodzimy już powoli do skutków, których było kilka rodzajów, one może nie były aż tak nagromadzone, jeżeli chodzi o poszczególne kraje, natomiast były one już z tej strony rządowej. Jedną z konsekwencji było budowanie narzędzi komórek rządowych do walki z cyberprzestępczością. Miało to miejsce w 6 krajach i pamiętajmy o tym, że jeśli w ogóle mówimy o wszelkich narzędziach i wszelkich sposobach, akcjach, które mają służyć przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, no to nie można się o nich wypowiadać inaczej niż tylko dobrze. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest pokłosie doniesień medialnych. W Polsce zresztą ja tutaj te badania, te wyniki, które wam Państwu przedstawiam, nie ma tutaj Polski. Polskę badałam nieco dokładniej, ale jakby w oddzielnym obszarze i mogę Państwu powiedzieć tylko tyle, że w Polsce w ogóle był specjalny list ministra wystosowany do wszystkich szkół w związku z tym, żeby przeciwdziałać możliwym konsekwencjom oddziaływania niebieskiego wieloryba. Było oficjalne stanowisko prokuratury. I tutaj zastanawia mnie w ogóle, jakby, dlaczego tego nie potwierdzono, że jakby organy rządowe przecież mają możliwość potwierdzić różne rzeczy, a jednak okazuje się, że tylko na podstawie doniesień medialnych zostały podjęte takie, a nie inne decyzje. Również w 6 krajach blokowano witryny, z których można pobrać grę. To jest bardzo ciekawe, bo pamiętajmy, że mówimy o grze, której nie ma.
ale profilaktycznie, ponieważ był bardzo duży rozdźwięk pomiędzy właśnie źródłami, formami. Kiedy czytałam te artykuły zawierające fake newsa o niebieskim wielorybie, to nawet były, w zależności od kontekstu kulturowego, były różne sposoby na popełnienie samobójstwa. Na przykład w Rosji to był skok z wysokiego budynku, ale na przykład w Arabii Saudyjskiej to było już zażycie tabletek nasennych, a gdzieś indziej było to na przykład powieszenie się, tak? Więc to było też bardzo, bardzo ciekawie, mówię oczywiście w cudzysłowie ciekawie, modyfikowane. No i też w wielu publikacjach pojawiały się platformy, nazwy platform, które rzekomo miały być odpowiedzialne za tę grę. Były to między innymi właśnie platforma Wkontakcie, Facebook, Twitter, WhatsApp czy Google. I w 6 krajach te witryny były na skutek zaleceń rządowych blokowane. Również pojawiło się coś takiego jak oficjalny apel rządu do firm Google, Yahoo oraz Facebooka o zamknięcie stron z grą. I to było w 2 krajach, w Iranie i w Kenii. Nie mam informacji niestety, jaki był tego skutek, czy w ogóle te firmy coś odpowiedziały, jak to się ma do faktu, że ma ktoś zamknąć stronę z grą, która nie istnieje. Również w 2 krajach, w Kenii i w Mołdawii, odbyły się nadzwyczajne posiedzenia rządu, które tylko i wyłącznie zajmowały się sprawą niebieskiego wieloryba i tam zapadały decyzje właśnie o tym, czy zablokować jakieś witryny, czy podjąć jakieś inne działania. W Malezji podjęto decyzję o tym, że należy zaangażować media w kampanię informacyjną na temat skutków gry. To coś innego niż te działania prewencyjne mówiące o cyberbezpieczeństwie w kontekście ogólnym. Tutaj mówimy o tym, że media miały zacząć uczestniczyć w takim edukowaniu na temat tego, twoje dziecko gra w niebieskiego wieloryba i co dalej. W Egipcie uznano niebieskiego wieloryba oficjalnie za grę niedozwoloną z powodów religijnych. I rzecz, która miała miejsce w Bangladeszu, dla mnie osobiście chyba najbardziej uderzająca z tych wszystkich konsekwencji, ponieważ polegało to na ograniczeniu prędkości internetu w godzinach nocnych. Ponieważ stwierdzono, że najczęściej tę grę pobiera się w nocy, chociaż nie wiemy, kto to stwierdził, w publikacjach pojawiały się określenia, stwierdzono, że w związku z tym ograniczono prędkość internetu pomiędzy 22 a 6 rano. Się zastanawiam, jak to się przełożyło na rzeczywistość, gdzie no, czasami ten internet jest jedynym źródłem informacji i chociażby nad taką prozaiczną sprawą, jak dziennikarze przygotowywali pierwsze poranne wydanie na przykład informacji, skoro ten internet był ograniczony, jeżeli chodzi o jego sprawność. W Indiach zrobiono bardzo słuszną rzecz, bo tam powołano komórkę pomocową dla ofiar gry. Nie wiemy, czy się ktoś tam zgłosił, natomiast w ogóle powstawanie, to tak jak te wszystkie działania prewencyjne, ale tworzenie komórek pomocowych jest zawsze dobre. Tak? Bo zawsze może się tam zgłosić ktoś, kto tej pomocy potrzebuje. No i wreszcie Rosja, czyli kraj, w którym to się zaczęło. Dwie rzeczy, czyli uchwalenie specjalnej ustawy do walki z grupami śmierci związanymi z niebieskim wielorybem oraz deklarowana możliwość użycia wojska w walce z grą. Znaczy, nie będę analizować kontekstu kulturowego i pewnej narracji, która jest charakterystyczna dla mediów rosyjskich, natomiast rzeczywiście bardzo, bardzo mocna deklaracja, bardzo taka, bym powiedziała, agresywna. Tak więc musimy pamiętać o tym, że zupełnie inaczej na te konsekwencje patrzy się w momencie, kiedy one po prostu, no, jakby rząd podjął jakąś decyzję. Można by było powiedzieć, że w większości te decyzje były słuszne, ale pamiętajmy o tym, że są to decyzje podyktowane nie faktami, a fake newsem. I teraz gdzieś na którymś etapie przepływu informacji coś nie zadziałało, coś nie zostało zrobione, no i niestety, ale jakby rządy też dały się zmanipulować temu fake newsowi. Tutaj taka ogólna jeszcze, ogólny wykres, który pokazuje, jak te różne konsekwencje się rozkładały. Widzimy, że rzeczywiście te niektórych z nich było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Jakie wnioski nasuwają się po w ogóle analizie całej tej gry i całej tej historii, która ciągle jeszcze trwa? Mianowicie myślę, że pierwszym najważniejszym wnioskiem jest to, że w ogóle stworzenie i dystrybucja fake newsa jest stosunkowo prostym procesem.
bo w zasadzie nie zostały poczynione, tak jak tutaj mieliśmy możliwość przed przerwą słuchać bardzo ciekawych prezentacji, na przykład na temat deepfake'u. To nie jest tak skomplikowana sprawa, tak? Deepfake, kilka uniwersytetów, ośrodków technologicznych, które to opracowywały, tak? Czyli dosyć skomplikowana historia. Tutaj jest to po prostu jedna informacja, która jest na tyle ciekawa, na tyle intrygująca, że puszczona w obieg zaczyna rozchodzić się w tempie wirusowym. Konsekwencje natomiast mam wrażenie, że były poważniejsze niż się spodziewamy. My mówimy o fake newsach w kontekście politycznym, mówimy o fake newsach w kontekście gospodarczym, mówi się czasami o fake newsach w kontekście biznesowym. Był taki znany fake news, jako że miało być w puszkach napoju Pepsi, miał być wirus HIV. Tak? Ale to urwanie łba tej hydrze było prostsze, bo tutaj mamy po prostu fakty, te fakty przemawiają same za siebie, chociaż koncern Pepsi zapłacił za tę informację dosyć sporym spadkiem cen akcji w ówczesnym czasie. Natomiast tutaj, kiedy mówimy o szczeblu rządowym i kiedy mówimy, że najwyższa władza daje się zmanipulować, no to zaczynamy odczuwać taki brak, nie wiem, podstawowego, elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Ja stoję na stanowisku, że zresztą pokazuje to też historia mediów, że fake newsy były, są i będą. Nie wydaje mi się stosownym mówienie o tym, że powinniśmy fake newsy wyeliminować, bo ich korelacja z takim zjawiskiem jak plotka, czy wszelkiego typu manipulacja, swobodna interpretacja i tak dalej, są na tyle częste, że to wydaje się nierealne. Natomiast moim zdaniem absolutnie możemy ograniczać oddziaływanie fake newsa i możemy ograniczać jego bardzo drastyczne skutki. Odwołam się do tego, co napisał w Tygodniku Powszechnym Marcin Napiórkowski, który postawił bardzo mocną tezę, mówiąc o tym, że jeżeli ktoś stworzył fake newsa, to stworzyły go, jeżeli ktoś stworzył niebieskiego wieloryba, to stworzyły go media i to one mają krew na rękach. Ja nie wiem, czy byłabym tak radykalna w swojej ocenie, natomiast rzeczywiście no, mogły być tego skutki dosyć drastyczne. Jeżeli myślę sobie, bo łatwo jest nam mówić o tym, że jest źle, może będzie jeszcze gorzej, ale trudniej jest zawsze mówić o tym, jakie powinno się wdrażać rozwiązania, żeby zapobiegać temu, co najgorsze. Ja widzę ogromny potencjał i widzę ogromną sensowność, po pierwsze pogłębionej dyskusji, po drugie edukacji. I widzę tę edukację w dwóch obszarach. Po pierwsze oczywiście w mediach, gdzie powinno się mówić o standardach weryfikacji, powinno się mówić o etyce, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedy patrzymy na pracę dziennikarza od tej takiej organicznej, rzeczywistej strony każdego dnia, każdego dyżuru redakcji, to dziennikarz jest w nieustannej rozterce pomiędzy etyką a ekonomią. On ma wartości, bo ja nie wierzę w to, że dziennikarze nie mają wartości, ale oni mają też pewne życiowe priorytety, chcą pracować, a żeby móc pracować, muszą dostarczać no, pewne rozwiązania, pewne materiały i tak dalej. I myślę, że po prostu czasami ta presja czasu, ta niemożność weryfikacji powoduje, że te fake newsy po prostu powstają. Ja dodam tylko, że w ramach tych badań nad fake newsem przeprowadziłam też takie krótkie badanie dziennikarzy i to byli dziennikarze stacji informacyjnych w Polsce. 13% dziennikarzy powiedziało, że stworzyło fake newsa, nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia, bo zrobili to z przyczyn albo ekonomicznych, albo z przyczyn, powiedzmy sobie, celebryckich. Tak? Druga strona medalu zaś to kampania społeczna i to my wszyscy, bo po pierwsze fake news to nie jest tylko domena mediów społecznościowych i o tym musimy pamiętać. Dotyczy to tak samo mediów tradycyjnych. Być może media społecznościowe znacznie ułatwiają nam dystrybucję, natomiast kreowanie fake newsa jest również elementem funkcjonowania mediów tradycyjnych. Natomiast my jako użytkownicy, my w ogóle zapomnieliśmy, że przestaliśmy już być tylko i wyłącznie pasywnymi konsumentami treści medialnych. My już jesteśmy od czasu, kiedy jest internet, kiedy partycypujemy w tej kulturze masowej w sposób czynny, my już jesteśmy nadawcą, odbiorcami. I jeżeli nie zacznie się ludzi edukować,
czym jest tak naprawdę posiadanie profilu na znanym portalu społecznościowym, że to jest bycie nadawcą, to jest bycie medium i to jest związane z odpowiedzialnością za wszystkie treści, które tam się znajdują, to nie powstrzymamy tego zalewu dezinformacji. Jeżeli nie będziemy dawać ludziom narzędzi, to się bardzo często pojawia, zresztą Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich wypuściło taki samouczek, jak rozpoznawać fake newsy, i tam jednym z elementów, jednym z punktów jest weryfikuj w dwóch źródłach. Ja się pytam, w jakich? Ludzie powinni wiedzieć, co to znaczy wiarygodne źródło. Pamiętajmy o bańkach informacyjnych, pamiętajmy o komorach pogłosowych, o wszystkich zjawiskach, które są zjawiskami, które dzieją się obok fake newsa i bezpośrednio go dotyczą, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w pełni obiektywnie, więc musimy edukować i dawać narzędzia i tłumaczyć po stokroć, być może aż do znudzenia, jakimi narzędziami sprawdzać, jak weryfikować, w co wierzyć, w co nie wierzyć, jak łapać po prostu dystans do treści, które się w mediach pojawiają i co zrobić, zanim naciśnie się przycisk udostępnij, czy cokolwiek wklei się na swój profil. Ja myślę, że ta dyskusja powinna przybrać formę nie tylko o tym, jak mamy neutralizować fake newsy, co mamy robić, żeby tych fake newsów nie było, bo musimy mówić o tym, co zrobić, żeby one w ogóle nie powstawały. Pamiętajmy o tym, że co z tego, że w przypadku niebieskiego wieloryba powiedziano, że to jest fake news, skoro i tak temat był na tyle ciekawy, żeby wywołać takie, a nie inne skutki. Mam nadzieję, że nie wprowadziłam Państwa w jakiś przykry nastrój na temat tego, że jest źle, bo moim zdaniem jest to dobry moment do tego, żeby zacząć w tym aspekcie coś robić. I niebieski wieloryb był takim początkiem, który przynajmniej mnie pokazał, że trzeba się po prostu za to, mówiąc kolokwialnie, zabrać. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pani doktor, bardzo dziękuję za przedstawienie nam niebieskiego wieloryba. Przypomnienie tak naprawdę tej historii, która jest rzeczywiście i powinna być pouczająca i powinna dać do myślenia i też pokazująca, że ta konferencja i te tematy są nie tylko ciągle aktualne, ale też narastają coraz bardziej wraz z komunikacji, rozwojem, które są w komunikacji. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Również za dyscyplinę czasową. W takiej sytuacji bardzo proszę pana doktora Pawła Kuca z Uniwersytetu Rzeszowskiego o przedstawienie swojego referatu Media internetowe jako wyzwanie w prowadzeniu polityki informacyjnej Kościoła katolickiego w studium przypadku diecezji rzeszowskiej. Dzień dobry Państwu, witam pięknie i dziękuję za możliwość przedstawienia fragmentu swoich badań. Ja nie wiem, czy widać moją prezentację, wstawiłem ją w wersji udostępnienia zawartości. Nie wiem, czy ją Państwo widzicie. Na razie nie widzimy Pana. Panie doktorze, może proszę spróbować udostępnić pulpit. Wtedy nie prezentację, tylko pulpit. Jakiś mam kłopot z tym, mówiąc szczerze, żeby udostępnić pulpit. Taka podpowiedź, powinna być prezentacja w PowerPoincie otwarta, na przykład ściągnięta do paska i wtedy. Usiłowałem ją wstawić tutaj do. Usiłuję wstawić do pulpitu i nie mogę tego zrobić, bo
Nie wiem dlaczego. Teraz ją widać? Ciągle widzimy pana doktora. Znaczy może... Czy będzie Państwu przeszkadzało, jeśli ja wstawię kłopot, przepraszam bardzo Państwa serdecznie, mam kłopot z wstawieniem prezentacji dla Państwa. Więc nie wiem, czy po prostu mogę... Z jakiegoś powodu nie mogę wstawić prezentacji. Nie wiem dlaczego. To może proszę spróbować bez prezentacji. Dobrze, jeżeli mogę, to proszę Państwa, bardzo przepraszam za kłopot. Chcę opowiedzieć o badaniach, które prowadzimy z moim kolegą Zbigniewem Chmielewskim, które dotyczą polityki informacyjnej parafii, polityki, znaczy zajmujemy się generalnie badaniami dotyczącymi polityki informacyjnej różnego rodzaju organizacji i w roku 2012 i w roku 2018 przeprowadziliśmy badania oparte o takie same kwestie metodologiczne dotyczące polityki informacyjnej, którą prowadzą księża Kościoła katolickiego w parafiach diecezji rzeszowskiej. Nas interesowało takie podejście, chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób kapłani, którzy pracują w parafiach, czyli w tym najniższym szczeblu administracyjnym, komunikują się z wiernymi zarówno w sprawach takich organizacyjnych, to znaczy w jaki sposób prowadzą politykę informacyjną, ale także czy wykorzystują narzędzia polityki informacyjnej do prowadzenia działań o charakterze duszpasterskim. Słyszymy różnego rodzaju przykłady aktywności komunikacyjnej kapłanów. Są przywoływane ich na przykład zasięgi w mediach społecznościowych, a my chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób kapłani w rzeczywistości pracujący w parafiach wykorzystują różnego rodzaju narzędzia komunikacyjne do komunikowania się z wiernymi. Punktem wyjścia do naszych badań były następujące twierdzenia, które się pojawiają w literaturze, to znaczy w publikacjach naukowych dotyczących polityki informacyjnej Kościoła i w ogóle całej sfery komunikacji. To znaczy między innymi jest tam podkreślane, między innymi mówi Krzysztof Marcyński, że Kościół, który chce być słyszany i Kościół, który chce być jakiś jego głos akcentowany społecznie, musi prowadzić działania komunikacyjne także z wykorzystaniem internetu, to znaczy musi być obecny w przestrzeni internetowej, ponieważ tam są aktywni ludzie. Ja dzisiaj się koncentruję tylko na tym wymiarze internetowym. My w naszych badaniach koncentrowaliśmy się na sferze zarówno narzędzi tradycyjnych, jak i na narzędzi nowych.
tych związanych z internetem. Dzisiaj się koncentruję na tym, w jaki sposób kapłani czy księża pracujący w parafiach wykorzystują narzędzia internetu. Więc w literaturze się zwraca uwagę na to, że Kościół, który chce być słyszany, musi być aktywny w internecie. Ksiądz profesor Józef Kloch też podkreśla, że Kościół może wykorzystywać dzisiaj w komunikowaniu technologie, które są dostępne, które kilkanaście lat temu jeszcze jakby nie były w ogóle dostępne dla księży, dla Kościoła. Te technologie cyfrowe, które są dzisiaj, dają możliwość wykorzystywania tych metod w dialogu z człowiekiem. Warte podkreślenia jest to, że strona internetowa czy media społecznościowe zarówno parafii, kościelnej organizacji, mediów społecznościowych, prawda, mogą być wykorzystywane w różny sposób, to znaczy jako narzędzie klasycznej polityki informacyjnej, gdzie informujemy o jakichś konkretnych wydarzeniach, o jakichś inicjatywach, które są adresowane do otoczenia zewnętrznego. Natomiast te same narzędzia mogą mieć charakter ewangelizacyjny i charakter duszpasterski. To znaczy właściwie charakter zależy od tego, w jaki sposób księża wykorzystują te narzędzia w swojej działalności. Kolejną kwestią, na którą my patrzyliśmy, było także to, o czym mówi pani profesor Monika Przybysz. To znaczy, że media społecznościowe mogą być wykorzystywane, jest to szansa dla Kościoła na prowadzenie działań, które są adresowane do osób młodych. Tego typu aktywność, jeśli ona będzie profesjonalnie realizowana, to wtedy Kościół tutaj może odnieść pewne korzyści i te działania mogą być skuteczne, zwłaszcza w tym procesie, który widzimy, pewnej laicyzacji społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. No i znowu jest kolejna kwestia, o której znowu mówi Małgorzata Laskowska. To znaczy takie podejście, że ta duszpasterska działalność, na przykład księży w internecie, w serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, w wirtualnej przestrzeni dla bardzo wielu osób może oznaczać kontakt z sercami o charakterze religijnym. I dla części osób to może być jeden z podstawowych kontaktów z treściami o charakterze religijnym. W związku z tym odpowiednio profesjonalne wykorzystywanie nowych mediów może być tutaj ważnym elementem z punktu widzenia polityki informacyjnej Kościoła. My chcieliśmy to sprawdzić, w jaki sposób księża w parafiach wykorzystują tego typu media. Sprowadziliśmy, jak powiedziałem na początku, te badania prowadziliśmy w diecezji rzeszowskiej, którą zamieszkuje 600 tysięcy osób. Patrząc administracyjnie, parafia jest podzielona na 25 dekanatów, na 244 parafie. Formalnie pracuje w niej 710 księży i 120 ojców zakonnych. Co istotne, diecezja rzeszowska to jest diecezja o wysokim poziomie zaangażowania religijnego wiernych. W roku 2017, czyli w trakcie tych naszych badań, z danych statystycznych wynikało, że w niedzielnej mszy świętej uczestniczy 64% wiernych i to był drugi wynik w Polsce po diecezji tarnowskiej. Nasze badania przeprowadziliśmy na przełomie roku 2012 i 2013, a także w roku 2018. Ich współautorem jest dr Zbigniew Śmielewski. Prowadziliśmy te badania metodą anonimowych wywiadów ankietowych i w tej przestrzeni 5 lat użyliśmy tego samego kwestionariusza badawczego. Tam było 9 pytań dotyczących różnego rodzaju kwestii związanych z polityką informacyjną. W roku 2012-2013 otrzymaliśmy na 240 ankiet, otrzymaliśmy 81 odpowiedzi. W roku 2018 tych ankiet było 85. Uznaliśmy, że to jest ponad 33%, 34% wszystkich badanych, że jest to liczba wystarczająca do przeprowadzenia analizy, chociaż ograniczamy się w tej analizie do danych liczbowych, a nie do procentów, ponieważ tych ankiet było poniżej 100. Natomiast to jest też pewna trudność, znaczy stopa zwrotu ankiet jest niewystarczająca, jest trudna do
do zwiększenia w niektórych diecezjach. Chcieliśmy powtórzyć te badania i one się zakończyły fiaskiem, ponieważ no po prostu nie było zainteresowania tego typu projektem. W kafeterii badawczej umieściliśmy 13 narzędzi polityki informacyjnej. Tam były narzędzia takie bardzo tradycyjne, to znaczy ogłoszenia parafialne, tablica ogłoszeniowa, spotkania z wiernymi, ale także pytaliśmy o kwestie techniczne, o kwestie związane z nowymi mediami, to znaczy ze stroną internetową i mediami społecznościowymi. Jeśli popatrzymy w ogóle na stan używania internetu w diecezji rzeszowskiej, ja przywołam dane sprzed kilku lat, bo z roku 2016 z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, to porównywaliśmy te nasze wyniki z tymi danymi, to w roku 2016 w diecezji rzeszowskiej 93% parafii deklarowało, że publikuje treści w formie elektronicznej. Natomiast samą stronę internetową jako narzędzie komunikacji posiadało 64% parafii. To, co nam się wydaje jako oczywiste dzisiaj narzędzie komunikacji, no to jeszcze 4%, jeszcze 4 lata temu 64% parafii miało taką stronę, 11% deklarowało, że ją właśnie buduje, ale 24% parafii nie posiadało własnej strony internetowej. Jednocześnie, co jest istotne, 14% parafii posiada tylko 13,9% parafii posiadało własny profil w portalu społecznościowym. To znaczy bardzo niewielka część parafii uważała, że media społecznościowe mogą być tutaj interesującym narzędziem komunikacji z wiernymi. My w naszym badaniu postawiliśmy 3 hipotezy badawcze. Pierwsza była następująca. Uznaliśmy, że media internetowe są mniej popularne niż media tradycyjne w prowadzeniu działań w zakresie polityki informacyjnej. Druga hipoteza zakładała, że w grupie mediów internetowych najbardziej popularnym narzędziem jest strona internetowa. I hipoteza trzecia, że media społecznościowe nie należą do czołowych narzędzi, które się wykorzystuje w parafiach w prowadzeniu działalności informacyjnej. W naszych badaniach postawiliśmy księżom 9 pytań w naszym kwestionariuszu. Zakładaliśmy, że jedna osoba jakby przedstawia stanowisko jednej parafii. Znaczy wyszliśmy z założenia, że na przykład ksiądz proboszcz bądź osoba przez niego delegowana zna sytuację informacyjną i wie, w jaki sposób te działania komunikacyjne są prowadzone. Jedno z pytań dotyczących mediów internetowych dotyczyło składowych polityki informacyjnej. Pytaliśmy księży, w jaki sposób oni definiują politykę informacyjną parafii i jakie narzędzia polityki informacyjnej zaliczają w ogóle do składowych polityki informacyjnej. Tutaj muszę powiedzieć, że zarówno w roku 2013, jak i w roku 2018 do czołowych narzędzi polityki informacyjnej należały takie narzędzia bardzo podstawowe i banalne. To znaczy to było na przykład, ogłoszenia parafialne w trakcie mszy świętej, 80 wskazań, 84 w 2018 roku, czy podstawowe narzędzie, jakim jest tablica ogłoszeniowa przy kościele. Natomiast media internetowe w roku 2013 i w roku 2018 były bardzo różnie oceniane. To znaczy, strona internetowa parafii według księży była na 4. miejscu wśród najbardziej popularnych składowych. W roku 2013 tak wskazało 59 księży, w roku 2018 72. Więc strona internetowa stosunkowo wysoko była postawiona w tej grupie 13 narzędzi komunikacyjnych, o które pytaliśmy księży. Dużo gorsza opinia dotyczyła mediów społecznościowych. Media społecznościowe rozbiliśmy na 2 kategorie. Pytaliśmy o używanie oficjalnego profilu parafii w portalach społecznościowych, a także o prywatne profile księży. Pytaliśmy, czy oni je wykorzystują w działalności informacyjnej bądź w działalności duszpasterskiej.
Jeśli popatrzymy na profile w mediach społecznościowych, to w roku 2013 jako istotną składową polityki informacyjnej oficjalny profil parafii w portalu społecznościowym zaliczyło 13 księży. Było to 12 miejsce na 13 składowych. W roku 2018 ta liczba się zwiększyła, to znaczy jako istotną składową profil parafii w mediach społecznościowych określiło 32 badanych. Był to awans na 7 miejsce, ale wśród znowu 13 składowych. Zupełnie marginalny charakter mają profile prywatne księży, to znaczy jako składowe polityki informacyjnej w roku 2013 i 2018 wskazało je dosłownie kilka osób, 4 i odpowiednio 7, i to było 13 miejsce na 13 składowych. Oprócz tego, że prosiliśmy księży o to, żeby określili, jakie narzędzia uważają za składowe polityki informacyjnej, pytaliśmy ich o to także, z jaką częstotliwością wykorzystują poszczególne narzędzia polityki informacyjnej. I tutaj znowu jest zasadnicza różnica między używaniem strony internetowej parafii, a profili w mediach społecznościowych. Jeśli patrzymy na częstotliwość wykorzystania poszczególnych narzędzi, to znowu najbardziej popularnymi narzędziami są te najbardziej podstawowe. Ogłoszenia parafialne w trakcie mszy świętej, to jest oczywiste, no bo to jest narzędzie podstawowe i tutaj ta możliwość komunikacji jest duża. No i na przykład tablice ogłoszeniowe. Natomiast jeśli patrzymy na stronę internetową parafii, to w roku 2013 ona była na 4 miejscu pod kątem częstotliwości wykorzystywania. W roku 2018 awansowała na miejsce 3. To znaczy widzimy, że w świadomości kapłanów no internet, jakby widać rosnące znaczenie internetu. Natomiast zupełnie inaczej wyglądała kwestia profili w portalach społecznościowych. O ile w roku 2013 4 kapłanów uznało, że jakby powiedziało nam, że wykorzystuje w działaniach komunikacyjnych bardzo często profil parafii w mediach społecznościowych, to w roku 2018 był tutaj wzrost do 11 wskazań. Jeśli popatrzymy na te liczby pod kątem miejsca w całej palecie, no to w roku 2013 profil parafii w mediach społecznościowych był na 11 miejscu na 13 analizowanych narzędzi. W roku 2018 awansował na miejsce 10, ale na 10 wśród 13 narzędzi, które tutaj badaliśmy, to oprócz ogłoszeń parafialnych, tablicy ogłoszeniowej, kolędy, kazań, spotkań organizowanych przez parafię, indywidualnych spotkań czy gazetki parafialnej, większość z tych narzędzi księża uważali za, czy częściej wykorzystywali w komunikowaniu się z wiernymi niż to były media społecznościowe. Pytaliśmy także naszych badanych, prosiliśmy ich o ocenę efektywności poszczególnych narzędzi polityki informacyjnej. Znowu w obydwu latach było to te same 13 narzędzi, narzędzia tradycyjne i narzędzia nowe. Jeśli popatrzymy na efektywność poszczególnych narzędzi, no to w roku 2012 znowu za najbardziej efektywne narzędzia uważano to narzędzia bardzo tradycyjne, czyli ogłoszenia, tablica ogłoszeniowa, takie bardzo podstawowe narzędzia komunikacji z wiernymi. Natomiast w roku 2012-13 strona internetowa zajęła 3 miejsce pod kątem oceny efektywności. W roku 2018 jakby rola strony internetowej czy internetu wzrastała i jakby strona internetowa awansowała na miejsce 2. I znowu, jeśli popatrzymy na odpowiedź na pytanie dotyczące efektywności, to widzimy, jak zupełnie różną rolę w polityce informacyjnej parafii, tu w przypadku diecezji rzeszowskiej, odgrywają media społecznościowe. To znaczy w roku 2012 profil parafii jako narzędzie efektywne był oceniony na 12 miejscu na 13 potencjalnych narzędzi. Jako narzędzie efektywne wskazało go
bardzo efektywne narzędzie wskazała go jedna osoba, średnio efektywne dwie osoby. W roku 2018 profil parafii awansował na 8 miejsce na 13 badanych, natomiast wskazało go tylko 7 osób. Zupełnie marginalne znaczenie miały w tych ocenach efektywności prywatne profile księży, którzy funkcjonują w przestrzeni mediów społecznościowych. W roku 2013 prywatny profil kapłana zajął, już dosłownie ostatnie 3 minuty, zajął 13 miejsce na 13 badanych narzędzi i w roku 2018 było bardzo podobnie. Myśmy sformułowali kilka wniosków. Jedno ogólne zastrzeżenie, liczba badanych wpływa na ogólne wnioski, to znaczy ponieważ no na 240 parafii nam się udało zebrać odpowiedzi z 80 kilku i założyliśmy, że generalnie ksiądz proboszcz wie i jakby świadomie zarządza polityką informacyjną, więc jednak przy takiej liczbie trudno przekładać, widać pewne tendencje, trudno jakby to automatycznie przełożyć na całą parafię. Drugi wniosek, ewidentna różnica w wykorzystywaniu stron internetowych i mediów społecznościowych, to znaczy strona internetowa jako narzędzie jest doceniana, zauważona i jej rola rośnie w polityce komunikacyjnej parafii. Zupełnie inna rola jest mediów społecznościowych. Zarówno wyniki 2013, jak i 2018 pokazują, że w niektórych obszarach ta częstotliwość wykorzystywania tych narzędzi wzrosła, natomiast na tle wszystkich danych narzędzi oficjalne profile parafialne nie były wykorzystywane bardzo często. Prywatne profile księży miały charakter właściwie incydentalny. Być może jednym z powodów takiego stanu była odpowiedź na pytania, o których pytaliśmy o bariery w prowadzeniu polityki informacyjnej. Tam bardzo wielu księży powiedziało, że barierą w prowadzeniu działań komunikacyjnych jest brak kadr. O ile ogłoszenia parafialne, tablica ogłoszeniowa to są narzędzia bardzo proste, to wykorzystywanie mediów społecznościowych wymaga pewnej wiedzy i być może to jest problem. Te badania, i to już ostatnie zdanie, chcemy kontynuować i chcemy sprawdzić następujące kwestie. To znaczy chcielibyśmy skonfrontować wyniki uzyskane w diecezji rzeszowskiej z wynikami innych diecezji w Polsce, na przykład w tych, w których poziom zaangażowania wiernych jest niższy niż w Rzeszowie. Po drugie chcielibyśmy sprawdzić w analizie jakościowej stan mediów internetowych, które są tutaj wykorzystywane, to znaczy chcemy sprawdzić deklarowane używanie tych narzędzi z ich jakością merytoryczną i je porównać. I kwestia trzecia, to o czym mówię dotyczy sytuacji sprzed pandemii COVID-u. COVID w ewidentny sposób wymusił także na parafiach większe zaangażowanie w media internetowe, żeby utrzymywać kontakty z wiernymi i w różnych formach i chcemy sprawdzić, w jaki sposób COVID wpłynął na rozwój mediów internetowych wykorzystywanych na poziomie parafii, czyli tych najniższego szczebla administracyjnego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przepraszam za te kłopoty techniczne. Również bardzo dziękujemy Panu doktorowi i przechodzimy do przedostatniego prelegenta. Ksiądz doktor Maciej Radej z Uniwersytetu Papieskiego przygotował referat na temat Jan Paweł II wobec telewizyjnej transmisji Sacrum. Bardzo proszę księdza doktora. Dziękuję. Ten temat wcześniej podałem jako roboczy, a dzisiaj chciałbym przedstawić właściwie ten temat środki masowego przekazu jako pierwszy współczesny areopag. Dziękuję oczywiście wcześniej już za zaproszenie na ręce księdza profesora Sławomira Soczyńskiego. Dziękuję za zorganizowanie tego pięknego sympozjum i referaty, które już wcześniej tutaj mieliśmy okazję wysłuchać, a które tak były bogate w treść i wiele nam przyniosły już korzyści. Moi drodzy, rozpoczynając, pozwólcie, że odniosę się tutaj do tematu w ogóle konferencji, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem. Ludzkie oblicze komunikowania, człowiek w mediach,
żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć, jak bardzo to jest również ważne z naszego punktu widzenia, jako ludzi też, którzy wyznają wiarę, to pozwólcie, że przywołam na początek Benedykta XVI. W świecie internetu, dzięki któremu na milionach monitorów mogą pojawiać się miliardy obrazów na całym świecie, powinno być widoczne oblicze Chrystusa i słyszalny Jego głos, bowiem tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma Go również dla człowieka. Zachęcam, byście w mądry sposób wykorzystywali te wyjątkowe możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. Niech Pan uczyni z Was żywych głosicieli dobrej nowiny, także na nowej agorze, jaką stworzyły dzisiejsze środki przekazu. Tam, gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, zauważa papież Benedykt XVI, tam nie ma również miejsca dla człowieka. Istotą dialogu na tej wielkiej kanwie spotkania człowieka z człowiekiem jest przecież apostolstwo Kościoła. Mamy do czynienia z dwoma wielkimi świadkami w tych ostatnich dziejach, którzy tak bardzo do nas przemawiają. Jednego, którego możemy spotkać, to jest apostoł narodu, święty Paweł, a także Jan Paweł II. W nauczaniu Kościoła na temat środków masowego przekazu ogromną rolę odegrała encyklika Redemptoris Missio. Przepraszam. Encyklika ta mówi o stałej aktualności posłania misyjnego. Została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II w 1990 roku i dokonuje jakościowego skoku w odniesieniu do komunikacji społecznej i ewangelizacji. Tak stwierdza profesor Emil Santos. Świat mediów przekazu nazywa papież pierwszym areopagiem współczesnym. Nazwa to przywołuje fakt, który w myśleniu i działaniu świętego Jana Pawła II zajmował szczególnie ważne miejsce. Mowę świętego Pawła na ateńskim areopagu. We wspomnianej encyklice papież stwierdza: Paweł, który już przepowiadał w licznych miejscach, przybywszy do Aten, udaje się na areopag, gdzie głosi Ewangelię, używając języka odpowiedniego i zrozumiałego w tym środowisku. Areopag był wówczas ośrodkiem kultury wykształconego ludu ateńskiego. Dziś można go uznać za symbol nowych miejsc, w których należy głosić Ewangelię. Postulując potrzebę obecności Kościoła na tym areopagu, Jan Paweł II podkreślał, że świat środków przekazu jednoczy ludzkość i czyni z nas wszystkich światową wioskę. Środki te osiągnęły takie znaczenie, że dla wielu głównym narzędziem informacyjnym, formacyjnym, przewodnikiem, natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych, społecznych, staje się właśnie świat medialny. Przede wszystkim nowe pokolenia przecież wzrastają w warunkach, które są uwarunkowane przez mass media. Papież zauważa to wszystko w Redemptoris Missio. Chcąc lepiej zrozumieć postulat papieża, należy przybliżyć kontekst wydarzenia, jakim była obecność apostoła narodów na areopagu ateńskim oraz meritum przesłania, jakie tam wygłosił. Wyjątkowy charakter mowy świętego Pawła na ateńskim areopagu. Wydarzenie z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich przykuwało od wielu lat uwagę badaczy. Od czasu słynnej pracy Eduarda Nordena z początku XX wieku aż po ostatnie lata analizowali je pod różnym kątem, przede wszystkim bibliści, ale także badacze kultury. Temat jest tak pojemny, że ciągle odkrywane są nowe aspekty. Dlatego też warto je zaprezentować w świetle najnowszych badań. W interesujący, syntetyczny sposób przedstawia je Rudy Imbach z Uniwersytetu Paris-Sorbonne. W oparciu o badania tego profesora, wielu innych należy stwierdzić,
że mowa świętego Pawła na Areopagu jest wciąż w centrum uwagi. W Dziejach Apostolskich mamy trzy wielkie mowy misyjne świętego Pawła. Pierwsza z nich została wygłoszona w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, druga na Areopagu, na który się udał apostoł narodów po nauczaniu w Atenach. Trzecia przedstawia go starszym kościoła, kiedy przedstawia się ze swoją nauką w Efezie. Każda z nich jest więc skierowana do innego audytorium. Pierwsza do Żydów, trzecia do chrześcijan, a wyjątkowość mowy na Areopagu polega na tym, że jest wygłoszona do zupełnie nowego środowiska, do pogan. Jakkolwiek skończyła się porażką głosiciela, to jednak przez wielu uważana jest za przykład i wzór do naśladowania. W mowie świętego Pawła dokonuje się niesłychanie ważne spotkanie przesłania Ewangelii z mądrością filozofii greckiej. Warto spojrzeć na ten tekst 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, przybliżając trzy elementy konstruktywne tego wystąpienia. Słuchaczy, mówca i treść przekazu. Od czasu słynnej pracy Nordena zwraca się uwagę na fakt, że nauczanie świętego Pawła w Atenach przypomina działalność Sokratesa. Podobnie jak ten filozof, jak wynika z dialogów Platona, także święty Paweł dyskutował z ludźmi wykształconymi na Agorze. Warto przytoczyć ten tekst Łukaszowy, ponieważ dobrze oddaje klimat poprzedzający mowę na Areopagu. Paweł rozprawiał codziennie na Agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim. Cóż chce powiedzieć nam ten nowinkarz? Mówili jedni, a drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bo ogłosił Jezusa i zmartwychwstania. Słuchaczy ateńskich charakteryzuje autor Dziejów Apostolskich jako chciwych nowości. Poświęcają czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego. Reprezentują zatem typ słuchacza otwartego. Pawłowym przekazem są zainteresowani przede wszystkim przedstawiciele dwóch kierunków filozoficznych, epikurejczycy i stoicy. Reprezentują mądrość grecką. Oni też zaprowadzą potem Pawła na Areopag, pragnąc dowiedzieć się więcej o nauce, jaką głosi. I dla apostoła była to wówczas doskonała okazja do zaprezentowania przesłania Ewangelii Chrystusowej. Struktura i treść mowy na Areopagu. Struktura mowy świętego Pawła na Areopagu jest bardzo przejrzysta. Mówcy, znający zasady starożytnej retoryki, a do nich należał apostoł, wiedzieli, jak wielką wagę ma wstęp wystąpienia. Exordium. Miał on pouczać, docilitas, wzbudzać zainteresowanie, attentio i zjednywać odbiorcę, captatio benevolentiae. Mówcy dość konsekwentnie pamiętali o tych funkcjach. Wymowa starożytna wypracowała troisty kształt tej formy działalności publicznej. Trzy podstawowe genera dicendi tworzyły. Wymowa sądowa, oskarżycielska, obrończa, genus deliberativum. Wymowa pokazowa, genus demonstrativum. I wymowa genus judiciale, czyli mowa, która była mową obrończą. Oczywiście ten typ genus demonstrativum pochodzi od greckiego terminu epizeicis, który oznacza przedstawienie, pokaz. Może to niewiele, powiedzmy, te słowa z języka greckiego czy łaciny mówią. Gdybyśmy dzisiaj chcieli powiedzieć w języku, powiedzmy, funkcjonowania, w języku angielskim, to jest po prostu performance, show. To jest język, którym najczęściej posługujemy się w mediach, w kontakcie, powiedzmy, również takim ze sobą. I taka mowa również najbardziej jest chyba nagradzana. I taki charakter mowy tutaj w tym swoim przemówieniu oczywiście prezentuje święty Paweł. Podobnie to uczynił. Mimo iż wcześniej
Burzył się wewnętrznie na widok miasta, które było pełne bożków. Rozpoczął swoją mowę na Areopagu od nienagany, ale zaczął od tego, że pochwalił Ateńczyków za ich religijność. Mówi, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Po tym zabiegu mającym zjednać mu przychylność słuchaczy, czyli captatio benevolentiae, apostoł narodów skupił swoją uwagę na jednym z ołtarzy, obok którego przechodził idąc na Areopag. Był tam napis nieznanemu Bogu. Grecy bowiem czcząc wielu bogów i nie chcąc żadnego z nich w żaden sposób urazić, sporządzili na wszelki wypadek jeszcze jeden obiekt kultu. Ten napis wotywny sugerował mu, że w Grekach dojrzewała pewna świadomość ich niedoskonałości i niepełności wyznawanej przez nich wiary. Przybliżając naturę Boga prawdziwego, przytoczył apostoł wtedy jednego z wybitnych poetów greckich, Aratosa Soloi, który zauważył, że człowiek jest z rodu Bożego. Bóg nie może być zatem wytworem rąk, myśli człowieka. Nie można go sporządzić ze złota, ze srebra, czy nie można go sobie absolutnie wykuć z kamienia. W rozwinięciu tej mowy, a więc w jej osnowie, widać zawarte, że są cztery ważne aspekty. Najpierw autor podkreśla, że istnieje jedyny Bóg, że ten Bóg jest samowystarczalny i nic od człowieka nie potrzebuje, nic od niego nie chce. Jednocześnie pokazuje na pochodzenie człowieka od Boga i mówi, że Bóg jest zasadą życia wszystkiego. Ważne przesłanie jest oczywiście w zakończeniu tej mowy, w tej części zwanej przez retorykę starożytną peroratio conclusio czy epilogus. Święty Paweł pragnął nakłonić swych słuchaczy do podjęcia w rozmowie z nimi metanoi, do radykalnej przemiany życia. Chodzi tutaj o oczywiście sposób myślenia, zmiany sposobu myślenia. Niestety apel nie spotkał się z uznaniem u części słuchaczy, wywołał nawet rozbawienie. Jak relacjonuje święty Łukasz, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli, posłuchamy cię o tym innym razem. To ostatnie zdanie doskonale streszcza charakter niepowodzenia wygłoszonej mowy. Z jednej strony nowina o nowej prawdzie i wiara apostoła w zmartwychwstanie Chrystusa, stanowiące niejako gwarancję tej prawdy, a z drugiej strony ironia i niechęć przed zgłębianiem jej sensu. Ten finał jest tym przykrzejszym zgrzytem, że rozpoczęło ją zdanie, które zdawało się, że Paweł znalazł płaszczyznę wspólnego porozumiewania się z Grekami. Nawiasem mówiąc, gdyby radio, teraz na przykład RMF, zaczęło nadawać muzykę Bacha, straciłoby na pewno większą część swoich słuchaczy. Tak mówił arcybiskup Józef Rzeciński w wywiadzie z Dorotą Zańko w 2003 roku. Więc ten aspekt spotkania na kanwie z innymi środowiskami czasami może kończyć się niby niepowodzeniem, bo tak do końca w rozmowie z Grekami świętego Pawła nie było. Mowa na Areopagu na pewno ma swoją dramaturgię. Wnikliwa analiza merytoryczna tego tekstu pokazuje toczącą się tam walkę w zasadzie można powiedzieć dwóch odrębnych światów. Spotkanie chrześcijaństwa z mądrością grecką. Chociaż na pewno nie było tam całkowitej porażki świętego Pawła. A Augustyn w swoim Sermo 150 podkreśla, że wyłoniły się tam trzy rodzaje słuchaczy, do których przemawiał swoje słowa apostoł. Byli to szydercy, sceptycy i wierzący. Ostatecznie bowiem niektórzy przyłączyli się do świętego Pawła i mu uwierzyli. Wśród nich oczywiście Dionizja Areopagita i kobieta imieniem Damaris. Skracając, przesłanie Pawłowej mowy na Areopagu dla współczesnych mediów. Mowa świętego Pawła na Areopagu koncentruje się wokół dwóch biegunów tematycznych. Mówi o Bogu i o człowieku. Także współczesne
media, nazwane przez papieża Jana Pawła II, jak to już powiedziano we wstępie, pierwszym współczesnym areopagiem, nie mogą pomijać ani jednej, ani drugiej rzeczywistości. Tymczasem wydaje się, że w świecie wykreowanym przez media rzadko pojawia się odniesienie do Boga. Człowiek współczesny, który żyje w świecie fantastycznych odkryć naukowych, podejmuje podróże kosmiczne, zgłębia tajemnice wszechświata, zna ludzki genom, ogranicza swój horyzont duchowy jedynie do tego, co widzialne i namacalne. Często nie potrafi on wybiegać poza nakreślony mu horyzont, nie umie przenikać kolorowej warstwy, obrazów i materii. Człowiek współczesny pragnie być szczęśliwy, ale nie potrafi znaleźć źródła trwałego szczęścia. Najdoskonalsze mikroskopy, teleskopy odczytujące tajemnice świata nie odkryją w nim informacji, po co się żyje, dlaczego się umiera, jaki jest sens ludzkiego życia. Dzisiaj te fundamentalne pytania są spychane często na obrzeża, pozostają bez odpowiedzi. To jest to, o czym mówi, jak intuicyjnie wyczuwa papież Franciszek, żeby wyjść na peryferia, również na peryferia pytań, jakie kieruje dzisiaj świat, na które szuka odpowiedzi. Tymczasem to, co jest naprawdę ważne, jest niewidoczne. To są słowa, które wkłada w usta małego księcia Antoine de Saint-Exupéry w swoim słynnym Le Petit Prince. Papież przyznaje w encyklice Redemptoris Missio, że ten areopag, jakim jest świat środków przekazu, został przez Kościół, co zostało też może troszeczkę zauważone nawet w poprzednim referacie, być może nieco zaniedbany. Tak pisze w punkcie 37. Tak więc i na nim potrzeba, żeby była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. Kościół powinien prowadzić zintensyfikowaną, twórczą działalność, nie tylko poprzez oczywiście własne środki przekazu, ale także będąc obecnym na areopagu świeckich mediów, powinien wykorzystywać w miarę możliwości szanse, jakie się tam dla Kościoła otwierają, a są one ogromne. Podzielając opinię Pawła VI, Jan Paweł II mówił, Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych środków pomocy. A zatem medialny areopag powinien stawać się forum wymiany poglądów, dawać możliwość uczestnictwa jak najszerszej grupie ludzi w twórczej wymianie myśli i poszukiwaniu Boga. Kościół powinien być świadomy swej ewangelizacji cyfrowego kontynentu. Tak jak Paweł Apostoł sprawił, że miejscem głoszenia Ewangelii był ateński areopag, tak dla współczesnych miejscem bez wątpienia staje się ewangelizacji areopag wirtualny. John Foley zauważa, że pilną potrzebą obecnych czasów staje się podjęcie zadania przysposobienia sieci do użytku Kościoła w taki sposób, by internet był jeden, święty, katolicki, apostolski. Technologie stają się miejscem rozmowy o Bogu, przekazywania orędzia zbawienia, zakończenia. Niewątpliwie zatem widać, że Jan Paweł II był pielgrzymem, który nie tylko odwiedzał kontynenty w znaczeniu geograficznym, tak jak święty Paweł, ale był obecny również na kontynencie cyfrowym, wirtualnym. Ewangelizacja tego kontynentu stawia przed współczesnymi apostołami nowe zadania. Jedną z ważnych, tutaj też takich zauważonych, pewnych myśli przez Roberta Barona, które mówią nam dzisiaj, jak ma ewangelizować Kościół, mówi: Kościół jest świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania. W tym upatruje się niekoniecznie sukces, ale upatruje się tożsamość Kościoła. Dziękuję, przepraszam, że przeciągnąłem. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do ostatniego wystąpienia. Do mojego spróbuję tutaj
Zobaczymy, czy się uda. Jeśli Państwo widzicie, to jestem ukontentowany. Czy ktoś mi może potwierdzić, że widać? Tak, widzimy. Super. W takim razie przechodzę do mojego tematu. Tak jak można było to zobaczyć, chodzi o strukturę tabu medialnego. O to, jak to tabu rzeczywiście wygląda, jaka jest jego morfologia. Nie będę tutaj wchodził do rzeczy takich całkiem podstawowych. Zakładam, że tabu w mediach jest. I chciałbym na początku, na wstępie zwrócić uwagę na kilka takich rzeczy, które są konieczne do tego, żeby później o tej morfologii, o tej strukturze tabu medialnego mówić. Po pierwsze, zazwyczaj kojarzy się nam tabu z zakazem, że jest to pewien mechanizm, który nie pozwala na albo ogranicza możliwości komunikacyjne. Jeśli popatrzymy rzeczywiście na tabu, nawet w kontekście słownikowym, to znajdziemy tam trzy znaczenia. Pierwsze odnosi się jest bardziej historyczne, odnosi się do ludów pierwotnych, to zostawmy zupełnie, ale drugie odnosi się do świętości, która najczęściej jest związana z magią, czy do pewnych sił magicznych. Dziś do tego odniesienia nie znajdziemy wprawdzie w mediach, co nie oznacza jednak, że nie ma pewnej transcendencji w tych mediach, że nie ma wartości, które w pewnym sensie czynimy świętymi, które sakralizujemy, choćby sztuka. Stąd też możemy powiedzieć, no i oczywiście ten trzeci to jest zakazowy charakter tabu. Stąd możemy powiedzieć, że tabu jest kategorią aksjonormatywną i można je traktować jako obiekt aksjologiczny, czyli pewną wartość, która skrywa się za zakazem. Druga rzecz to jest kwestia pochodzenia tabu w mediach. I tu chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy zasadnicze źródła. Pierwsze to jest źródło kulturowe, czyli media reprodukują tabu, które istnieje w kulturze. Drugie to jest kwestia produkcji tabu. Twórcy medialni mają swój system wartości. To pani doktor Katarzyna Mochowicz już tutaj wspomniała o tym badaniu wśród dziennikarzy. Z jednej strony, że mają swój system wartości, to znaczy mają sumienie też, które im coś wyrzuca lub nie wyrzuca. W związku z tym, zresztą dzisiaj mówimy o tym, że media nie niosą wartości, tylko że są przepojone wartościami, że niosą mnóstwo wartości albo coś, co pretenduje do tego, żeby być prawdziwą wartością. No i trzeci rodzaj to są postprodukowane. Tu też była kwestia już wspomniana. Chodzi o pewne relacje polityczno-gospodarcze, które sprawiają, że media przejmują tabu, które bądź to polityka, bądź to gospodarka produkują. Trzecia rzecz, którą bym chciał wspomnieć, to jest kwestia tego, jak z czym znowu się wiąże, co mówimy, o czym mówimy, mówiąc o tabu. Co się dzieje, co jest skutkiem tabu? Najczęściej z obecnością tabu w mediach kojarzona jest luka w przekazie. Możemy ogólnie powiedzieć, że tabu w mediach, albo mówimy, że tabu w mediach związane jest z brakiem czegoś. I to jest prawda, jeśli nie kojarzymy tylko z tego tylko i wyłącznie z brakiem przekazu, bo brak ten cechuje pewna heterogeniczność i możemy wyodrębnić tak naprawdę trzy zasadnicze rodzaje. Pierwszy odnosi się właśnie do działań twórców przekazu, czyli coś
coś w mediach powinno być, bo istnieje, coś ma znaczenie społeczne i ludzie powinni być poinformowani o tym, bo tego się oczekuje od mediów, które mają to role społeczne do spełnienia. A jednak tego nie ma. Drugi rodzaj odnosi się do braku obecności w mediach osób lub instytucji, bo media nie tylko formułują własne treści, ale również szczególnie nowe media mają ten dwukierunkowy charakter coraz mocniejszy i dlatego umożliwiają komunikowanie w przestrzeni medialnych innym. I tu chodzi generalnie o eliminację z przekazu już nie tylko samych aktów komunikacyjnych, nie tylko pewnej twórczości, ale osób, instytucji, miejsc i tak dalej, mających taki potencjał do stworzenia komunikatu, mających coś do powiedzenia, a jednak tabuizowanych i wykluczonych z tego przekazu. Trzeci, czy z przestrzeni medialnej. I trzeci rodzaj dotyczy obecności odbiorców. Tu znowu mamy do czynienia już zupełnie innymi mediami. Mamy tu obecność i aktywność odbiorców mediów jest coraz większa. Czyli w tym przypadku mamy do czynienia ze zmianą już samego podmiotu działania. Zakaz aktywności w tym przypadku nie dotyczy wywołany przez tabu, nie dotyczy nadawcy, ale odbiorcy, co jednak, który też może wyłączyć, albo wyłączyć odbiornik i powiedzieć, tabuizuje coś. Dzisiaj wiemy z badań, że wielu ludzi ogląda albo tą telewizję i inną wyklucza i tabuizuje ją zupełnie, albo też z brakiem chęci komunikowania, brakiem chęci wyrażania swoich opinii. I to są te trzy elementy, które sprawiają, że dzisiaj w mediach to tabu powoduje lukę nie tylko w braku przekazu, ale braku komunikacji. To oddziaływanie odbiorców albo oddziaływanie odbiorców może sprawić, że nie ma po prostu komunikacji, jest wyprodukowany przekaz, a nie ma odbiorcy. I tu, biorąc to pod uwagę, możemy przejść do pierwszego elementu, czyli do adresata. Jeśli popatrzymy, adresatem tam może być każda osoba biorąca udział w procesie komunikacji medialnej. Mówię tutaj koniecznie o osobie z tego względu, że przedmiotem tabu może być tylko osoba, która ma świadomość, bo tabu jest mechanizmem wewnętrznym, o czym będę mówił dalej. I tutaj nawet najbardziej zaawansowana technologia nie posiada zdolności samodzielnego działania komunikacyjnego, którego tabu może zakazać. Dodatkowo osoba jest elementem koniecznym zaistniania fenomenu tabu. Bez osoby, jako adresata tabu, utraciłoby swój sens. Jeśli nie ma podmiotu osobowego, posiadającego potencjał działania komunikacyjnego, nie ma potrzeby istnienia tabu jako zakazu. Idźmy dalej, bo czas tu jest ograniczony. W obiekcie tabu drugim elementem jest obiekt tabu. Po adresacie przechodzę do obiektu tabu, czyli do tego elementu aksjologicznego, do tej wartości. W obiekcie tabu ujawnia się właśnie ten aksjologiczny charakter tabu, również medialnego. I ten obiekt jest elementem konstytuującym i nadającym sens istnienia tabu medialnego. Sam zakaz bez wartości nie miałby sensu.
tabu ma ten charakter, że za nim skrywa się jakaś wartość. Oczywiście tym obiektem tabu może stać się więc każda osoba, fakt, rzecz, idea czy miejsce, pod tym warunkiem, że ochrona tabuiczna w ich przypadku zostanie uznana za konieczna. Ale obiektem tabu może też stać się ktoś lub coś, co pozostanie uznane za niepożądane w mediach ze względu na niechęć do niego, wstyd, strach i tak dalej. Czyli obiektem tabu może stać się również antywartość, rozumiana tu jako przeciwieństwo wartości, brak wartości pozytywnej, pozorna wartość, mały stopień natężenia tej wartości pozytywnej. Coś, co uznamy za antywartość z jakiegoś powodu, to może być również stabilizowane. Czyli postawione, może być tabu tak naprawdę, w tym sensie drugim rozumienia, jako pewna wartość aksjologiczna lub antywartość. Jeśli chodzi o trzeci element, to jest to treść tabu. Ta norma tabuiczna, która wyraża pewien wzorzec zachowań w podobnych do siebie sytuacjach komunikacyjnych, a dokładnie mówi nam, że nie powinniśmy w danym przypadku tak się zachować. Tabu ma zawsze zakazowy charakter. I tutaj zasadnicze informacje, które otrzymujemy z tej treści tabu, z tej normy tabuicznej, to są dwie. Jej adresat, czyli ten pierwszy element, kogo ona dotyczy, i hipoteza mówiąca o okolicznościach, w których adresat powinien zachować konkretne działania komunikacyjne albo ich zaniechać. Tu konkretnie nawiążę do pierwszej wypowiedzi w tej sesji i też to, co było poruszone na pierwszej sesji, tej kulturze języka. Tu są te normy komunikacyjne, społeczne wypracowane, gdzie dla zachowania godności osoby, czyli tą wartością tabuiczną jest godność osoby, nie powinniśmy tak i tak się wypowiadać w tych i tych okolicznościach. Jeśli chodzi tutaj o te okoliczności, no to one są związane z kontekstem tabu. Każde tabu istnieje w pewnym kontekście i to, co w jednym momencie jest możliwe, może być w innym niemożliwe. To tu jest to niezmiernie istotne, że tabu nie jest skodyfikowane i nie mówi nam konkretnie, tylko daje nam wewnętrzne sygnały, zewnętrzne również, o czym za chwilę będę mówił, w jakim kontekście, jak się możemy zachować. Konkretnie tutaj chodzi o kontekst osobowo-sytuacyjny, na przykład w kontekście osób o odpowiednim wieku możemy tak się zachować, a nie inaczej, pochodzenia. Tu są znowu relacje społeczne, gdzie nie wiem, w relacjach na przykład międzypaństwowych możemy pewne tematy poruszać, innych nie poruszać, pozycji, jak się będziemy zachowywać, jakie będziemy gesty też wykonywać również w mediach, jak będziemy się witać, jak będziemy się żegnać, w zależności od tego, jaką pozycję ktoś ma i tak dalej, i tak dalej. I kontekst oczywiście sytuacyjny, dotyczący okoliczności, może to być związane chociażby z żałobą narodową, gdzie dostrzegaliśmy to, gdzie była zmieniana ramówka przy okazji chociażby ostatnich wydarzeń, znaczy ostatnio było to robione przy okazji katastrofy smoleńskiej. Druga sprawa to jest kontekst gatunku.
różne formy, wśród których znajdziemy i te z gatunku kabaretowego, również w publicystyce, bo mówię tutaj bardziej o mediach opiniotwórczych, nie rozrywkowych, ale i w tych mediach opiniotwórczych pojawiają się happeningi polityczne, pojawiają się, to znamy też, taką wiodącą osobowością w tym kontekście i powszechnie znaną był pan Palikot, poseł Palikot, który z różnymi atrybutami prowadził swoje konferencje prasowe. Ten kontekst tabu jest równie ważny do jego zaistnienia, jak osoba, jak obiekt tabu i jak adresat tabu. Kolejna rzecz to jest instancja tabu i tu chciałbym rozgraniczyć pomiędzy instancję inicjującą i instancję zarządzającą tabu. W przypadku tabu tych pryncypialnych, powiedzmy związanych chociażby jak tabu ma oczywiście swoje konotacje kulturowe, w każdej kulturze występuje, ale w różnych kulturach występują różne tabu, choć ciągle jeszcze mówimy o nielicznych tabu wspólnych, jak chociażby kazirodztwo, które większość kultur, zdecydowana większość kultur akceptuje. I w przypadku tych tabu mamy szczególną trudność w znalezieniu początków ich powstania. Mówi się o tych tabu, które powstały w czasach przedpolitycznych, że tutaj trudno wskazać jakąś instancję inicjującą. Co innego dotyczy współczesnych tabu dotyczących wartości zmiennych, gdzie w świecie tym postmodernistycznym są one konsekwencją bardziej negocjacji i umowy społecznej. Jeśli chodzi teraz o zarządzanie tabu, to tutaj zarządcą jest sam adresat tabu i lub osoba trzecia. To tabu ujawnia się tutaj jego charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Tutaj pokazuje się, że z jednej strony tym, kto kształtuje, jest sumienie, związane również z następnym elementem, czyli z sankcjami. Ta instancja tabu zarządzająca, ona jest związana z konkretnym narzędziem, czyli z ostatnim elementem, o którym chciałbym wspomnieć, czyli z sankcjami. I te sankcje mają z jednej strony oczywiście wymiar kary, ale również są czynnikiem umacniającym respekt dla tabu, czyli zarządzającym nim tak samo, formującym adresata tabu do jego zachowania. I tutaj nawiązując do tego slajdu, w którym mówiłem o adresacie tabu i o osobie trzeciej, tutaj sankcje związane są w przypadku tych osób trzecich czy zewnętrznych instancji związane są z ostracyzmem i towarzyszącą mu krytyką, a sankcje wewnętrzne związane są z poczuciem wstydu i pokrewnymi wyrzutami sumienia. Dlatego tutaj, patrząc na całość, możemy powiedzieć, że ta struktura tabu medialnego to adresat tabu, obiekt tabu, treść tabu, kontekst, instancja i sankcje. To tyle, jeśli chodzi o moje wystąpienie. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Jesteśmy już po czasie. Jeśli są pytania, to bardzo proszę teraz o ich zadanie z wskazaniem osoby, do której pytanie jest skierowane.
Ja właśnie mogę to mam tylko, może nie tyle pytanie, co uwagę, czy taką jakby konkluzję do referatu pani dr Katarzyny Bąkowicz, bardzo interesującego, dotyczącego fake newsów. Pamiętam tę sprawę niebieskiego, tej gry, która budziła tak wielkie emocje. Mam taką jakby przemyślenie, że jak ważne jest jakościowe dziennikarstwo, no bo jak rozumiem, cała historia zaczęła się od nierzetelnego tekstu, a potem, który został powtórzony w bardzo wielu krajach, to właściwie oznaczało, że w tych krajach ta historia w ogóle nie była weryfikowana, bo ona jest stosunkowo prosta do sprawdzenia, czy ta gra de facto istnieje. Tak, to jeszcze w ogóle wchodząc panu w słowo, to w ogóle był profesor rosyjskiego uniwersytetu, który przeprowadził badanie na temat rzekomych administratorów gry Niebieski Wieloryb i co się okazuje, otóż administratorów znalazł. Mieli średnio wiek w przedziale pomiędzy 12-14 lat i pojawili się w internecie dopiero po publikacjach na temat Niebieskiego Wieloryba, także no to jest w ogóle niesamowita historia, naprawdę. Przyznam szczerze, mnie też zatrwożyło to, że no przecież ja bez szczególnego instrumentarium badawczego byłam w stanie to zweryfikować dosyć szybko. Dlaczego nie zrobiły tego rządy tylu krajów i dlaczego po prostu tak wiele krajów dało się w to wmanewrować, mówiąc brzydko. Więc tutaj tak, zgodzę się z panem, że ten element rzetelnego dziennikarstwa no jest warunkiem w ogóle, tak. Ja powiem, jak bardzo, trochę ironizując, jak bardzo wielkie zaufanie do mediów mają rządy, prawda? Tak. Znaczy ja uważam to za czynnik taki pokazujący nam, jak bardzo w ogóle to jest poważna sytuacja, bo jeżeli no mogłam to, ja w ogóle zajęłam się tym tematem, dlatego że sama w to uwierzyłam i dlatego mnie to zainteresowało, więc jestem też przykładem, który dał się w to zaangażować. Natomiast jak patrzyłam na działania polskiego rządu, gdzie w zasadzie wieloryb pojawił się w Polsce równo rok po publikacji materiału źródłowego i pół roku po tym, jak już w ogóle było wiadomo na 100%, że ta gra nie istnieje, więc no, jestem przerażona właśnie tak jak tutaj zostało powiedziane, że to było tak potężne zaufanie do mediów, a nie do sposobów weryfikacji informacji. Także to jest zaskakujące rzeczywiście. To ja jeszcze wtrącę, jeśli w takim razie popatrzeć na fake newsa, rozumiejąc go z perspektywy takiej językowej, no nie ma definicji fake newsa, nie możemy dokładnie powiedzieć, nie ma takiej, prawda, nikt jeszcze nie skonstruował, ale jeśli rozumiemy go jako pewną dezinformację czy dezintegrację, no to akurat ten był niezwykle skuteczny. Tak, rzeczywiście. No tutaj pamiętajmy, że to Claire Wardle stworzyła klasyfikację, gdzie przedstawia 7 typów fake newsa pomiędzy kłamstwem a satyrą, tak? De facto umiejscawia je. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że to nawet nie chodzi o to, że ten fake news był skuteczny, ale on przede wszystkim był na tyle interesujący, że dlatego tak się rozszedł. Polityką ktoś się może nie interesować, a jednak tutaj był to temat, który dotyczył wszystkich. I on rzeczywiście działał bardzo mocno, bo ja pamiętam taką sytuację, kiedy moja znajoma mi opowiadała o tej sprawie, ale z wielkimi emocjami, jak bardzo trzeba sprawdzać, co dzieci oglądają w internecie. Mm-hmm. No bo jest taka gra, gdzie właśnie są takie mogą być konsekwencje, że one są bardzo poważne i niebezpieczne dla dzieci, a teraz się okazuje, że ta gra właściwie w ogóle nie istniała. Tak, dokładnie tak. Mm-hmm. Ksiądz doktor. Proszę włączyć mikrofon. Chyba jest włączony. Pokazuje to jeszcze też jedną bardzo ważną rzecz. Tak jak zostało tutaj zauważone, że pomimo tego, że wychodzimy od rzeczy, która jest negatywna, dochodzimy w końcu do pozytywu. Tak jak zostało zauważone, że potem było wiele na ten temat pogadanek, wiele różnego rodzaju różnych form tego, żeby jednak ludzi przed tym chronić, szczególnie powiedzmy właśnie dzieci, tak? Także jednak widzimy, że pomimo czasami pewnych jakichś negatywnych rzeczy dochodzimy do rzeczy, które pozwalają nam widzieć dobro.
Tak, tak, to znaczy ja akurat ten element uważam, że rzeczywiście tu fake news zrobił dużo dobrego, ale z drugiej strony, zresztą w Polsce też było na ten temat postępowanie, prowadziła je prokuratora rejonowa w Szczecinie, gdzie okazało się, że dzieciaki zaczęły się samo okaleczać dopiero po tym, jak się dowiedziały, że jest coś takiego jak niebieski wieloryb, więc mamy tutaj taki, no rzeczywiście takie dwa bieguny, z jednej strony bardzo pozytywnego odzewu i reakcji faktycznych, które mogą nieść coś pozytywnego ze sobą, a z drugiej strony, no mamy to negatywne pokłosie. Rzeczywiście pod wpływem treści medialnych można sobie też zrobić krzywdę. Tu jest ten problem i gdyby to rzeczywiście miało edukacyjny charakter i konsekwencje, to jest dobrze. Tylko problem polega chyba to, co pani też zwróciła uwagę na to. No jednak media dzisiaj mają dużą presję ekonomiczną. I tutaj ta ekonomizacja mediów, ona jest, po prostu zmusza ludzi do tego. Z jednej strony odbiera im czas na prawdziwy research, a z drugiej strony zmusza ich do tego, żeby posługiwać się jednak, no powiedzmy, delikatnie pewnymi metodami skupiającymi uwagę i podtrzymującymi tą uwagę. I tutaj skoro jest szansa, no to wykorzystujmy ją, prawda? Bo inni też już wykorzystali. I tutaj mnie trochę tak zatrwożyło, jak pani powiedziała, że ja nie do końca zrozumiałem, pani jakieś badania robiła i w kontekście tych dziennikarzy, którzy się wypowiedzieli na temat używania przez nich fake newsów, czy tworzenia przez nich fake newsów. Tak. Takie badanie, ono nie było na szeroką skalę, bo wzięło w nim udział 30 dziennikarzy ze stacji informacyjnych, więc ja to traktuję jako badanie pokazujące pewne trendy. Natomiast rzeczywiście 13% z nich potwierdziło, pytanie brzmiało, czy stworzyłeś kiedykolwiek fake newsa, a jeśli tak, to w jakim celu? I oni potwierdzili, że tak, stworzyli i było to dwie odpowiedzi były, że ze względu na warunki ekonomiczne, a dwie odpowiedzi były, że po prostu, bo to przynosi sławę, bo to powoduje, że program się lepiej ogląda, tak? Natomiast ja rzeczywiście robiąc te badania, rozmawiałam z człowiekiem, którego nazwiska oczywiście nie mogę wymienić, natomiast z człowiekiem, który stworzył dosyć popularnego fake newsa w Polsce, który był też bardzo popularny i on powiedział, że on zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił, natomiast powiedział, cytuję, zarobiliśmy na tym tyle, że nawet gdybyśmy mieli zapłacić za procesy, to i tak to się opłacało i zrobiłbym to drugi raz. I ja uważam, że to jest ta rzecz, którą trzeba się zająć, że neutralizowanie fake newsa to jest jedno, natomiast powiedzenie tym ludziom, że nie warto tego tworzyć, że nie warto iść w tę stronę dezinformacji, to jest nasza rola. No to jest to, co pan doktor Kuc powiedział przed chwilą, nie? Że to jest kwestia jakości rozumianej nie jako zgodności z prawem tylko, ale zgodności z pewnymi normami etycznymi. My dzisiaj kierujemy się tylko i wyłącznie prawem. Wolno mi, czy nie wolno mi? Od strony prawnej, nie? I tutaj jest pewien, no, wyłączamy tak naprawdę sumienie, albo sumienie jest zdeformowane, okej, zostawmy tą terminologię, ale tutaj jest kwestia jakości w kontekście etycznym. W literaturze dzisiaj też mówi się, nie mówi się już tak często, albo zastępuje się często etykę właśnie jakością, prawda? Pani doktor Aleksandra? Mnie się wydaje, że to też jest kwestia tego, jakie są intencje nadawcze nasze i tych osób, które kreują tego fake newsa i tak naprawdę odniosłabym do wszystkich naszych referatów dzisiejszych. Jakie są intencje osoby, która nadaje daną treść, obojętne jakiego typu jest to treść, która się pojawia w tej przestrzeni, czy wirtualnej, czy w ogóle medialnej. Jakie są nasze pobudki, jakie jest przyczyna tego, że my te treści nadajemy. No jeśli ona jest, no to bardziej w odniesieniu do tego, co mówił może ksiądz doktor Radaj. Jeśli to jest jakaś przyczyna tego jest zgodna z, powiedzmy, z sumieniem, to ona będzie kreowała dobrą treść. Jeśli tu pobudki będą materialne, no to wynik może być różny, jak widzimy, może to być też właśnie choćby fake news, czy jakaś ogólna dezintegracja informacyjna, co niestety no, powoduje to, że my, czy odbiorca jako taki trochę traci zaufanie też do mediów i do nadawcy. I tutaj gdzieś się zaburza moim zdaniem ten schemat komunikacyjny, kiedy nie ma prawdy po prostu w tym, co jest przekazywane, niestety.
Tak, znaczy intencjonalność to jest w ogóle to, co odróżnia fake newsa od kaczki dziennikarskiej. Także błędy możemy popełniać i za błędy rzeczywiście powinno się przeprosić i tyle. Natomiast to jest też ciekawe, że we wszystkich materiałach, które ja analizowałam, a było ich dosyć sporo, tylko w jednym materiale znalazłam aktualizację, to był materiał z Austrii, gdzie napisano w artykule, że po zbadaniu okazało się, że to jest fake news. Natomiast reszta tych materiałów, i to jest najgorsze, one do tej pory są w sieci. One do tej pory są do przeczytania, do obejrzenia. Oczywiście bardzo dziękuję. Powoli będziemy kończyć. Jeszcze oczywiście oddam głos i panu doktorowi, i księdzu doktorowi, więc może w tej kolejności. Ja tylko jeśli mogę, bo chciałem dopytać dosłownie o jeden element. Bardzo mnie zainteresowały te wyniki tych badań dziennikarzy, kiedy pani mówiła, że właśnie tam 13% z nich powiedziało, że oni tworzyli fake newsy. Czy my mówimy o telewizji informacyjnej z takich gatunków ogólnoinformacyjnych? Nie, mówimy po pierwsze nie o telewizji, tylko o wszystkich czterech typach mediów, więc jakby tutaj to nie jest, to jest stricte informacyjna, tak? Czyli nie ogólna telewizja i program informacyjny, tylko kanał informacyjny. Kanał informacyjny, tak. I rozumiem, że nie mówimy o dziennikarzach, którzy na przykład opisują celebrytów, tylko mówimy o dziennikarzach zajmujących się informacją. Tak, tworzeniem serwisów informacyjnych. To. Właśnie to jest bardzo interesujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ksiądz doktor. No cóż, ja jeszcze się może odniosę tutaj troszeczkę do referatu pani doktor Aleksandry. Ta ekspresowa komunikacja dzisiaj, można powiedzieć w pewien sposób ekonomiczność, skrótowość wszystkiego, skrót, który pojawia się wszędzie, praktycznie również w słowie. Czy nie jest to jakiś kierunek również do tego, że w przyszłości ten, powiedzmy, słownik języka polskiego zostanie troszeczkę i jest coraz bardziej zubożony? Nie wiem, czy zubożony tak naprawdę. Wydaje mi się, że rozszerzony właśnie o dziwo, dlatego że te nowe słowa, które powstają, nowe struktury, jakieś neologizmy, bo tak by trzeba było je nazwać, one są z kolei podstawami do tego, żeby tworzyły się kolejne i kolejne, więc tak naprawdę język polski jest bardzo elastyczny. No, Rada Języka Polskiego ma co robić, kiedy bada tak naprawdę te struktury, które rok w rok powstają i się pojawiają, zwłaszcza w tej przestrzeni takiej cybernetycznej, bo ona teraz jest głównym źródłem powstawania nowych słów po prostu w języku polskim, więc wydaje mi się, że więcej mimo wszystko nadal jest tworzone, niż rezygnujemy z używania jakichś słów. Także nie wróżyłabym tutaj jakiejś rychłego kataklizmu, jeśli chodzi o język polski. Po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że ten język elastycznie się przesuwa trochę w inną stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że możemy podsumować. Ja bardzo się cieszę. Wszystkie nasze referaty gdzieś krążyły wokół ludzkiego oblicza komunikowania, a dokładnie wokół praw, które z tym jest związane i tak jak pani doktor Urzędowska mówiła, dużo o godności, moim zdaniem w tym szacunku do człowieka i tak dalej przy posługiwaniu się językiem. Później mieliśmy prawo do prawdy w kontekście fake newsów, prawo do bycia poinformowanym, pan doktor, czy prawo do wolności w ogóle, też do wolności sumienia. Także to wszystko są te prawa wynikające z ludzkiego oblicza komunikowania, gdzie w centrum stoi osoba jako byt godnościowy, jako to, co wyznacza tam naprawdę kierunki. Niestety zauważyliśmy też kilka patologii, które ostatecznie związane są gdzieś z ekonomizacją, z jednej strony uproszczeniem, z drugiej strony monetyzacją, ale zawsze to jest gdzieś w tym kontekście. Bardzo Państwu dziękuję. Nie dostałem informacji, ale podejrzewam, że certyfikaty będą przesłane. Dziękuję za wszystkie treści, za to spotkanie i życzę z okazji tego, że to już bliski czas świąt, a święta to czas tworzenia
te święta szczególnie, czyli stworzenia takiej czułej bliskości, to życzę, żeby udało się pokonać wszystkie przeszkody, które staną na drodze, żeby móc się spotkać z bliskimi, z sobą samym, z Panem Bogiem. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Wzajemnie dziękujemy. Na nowy rok, żebyśmy się na sali ze studentami spotkali. No tak, okej. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W Krakowie czeka cię niezwykła podróż. Przez czas i kulturę, naukę i innowacyjność. Od fundamentów idealnego miasta Nowej Huty, złotego snu socjalizmu, po średniowieczne centrum. Oprócz zabytków wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO i propozycji kulturalnych, Kraków ma do zaoferowania coś jeszcze. Ludzi. W Krakowie co roku blisko 200 tysięcy ludzi kończy wyższe studia, w tym niemal 6 tysięcy obcokrajowców. To specjaliści prawie każdej dziedziny, od IT po biotechnologię. Nic dziwnego, że globalni gracze otwierają swoje filie właśnie w Krakowie. Kraków stał się centrum nowoczesnych usług w Europie. Kraków jest także mekką innowacyjnego biznesu. Od małej gastronomii po internetowe startupy. Kilka z nich stało się markami rozpoznawalnymi na świecie. Nasze miasto nazywane jest Polską Doliną Krzemową. Inwestując w infrastrukturę i komunikację, zbliżamy się do siebie. Miejski transport należy do najlepszych w kraju, a niebieskie tramwaje i autobusy przewożą dziennie ćwierć miliona pasażerów. Na mapie miasta szczególną rolę odgrywają muzea, zwłaszcza te, które mają zbiory nieporównywalne z niczym na świecie. Jak jedyne w Polsce Muzeum Lotnictwa czy Muzeum na Wawelu. Mieści się tu też największa w tej części Europy biblioteka z dostępem do książek, które stanowią dziedzictwo nie tylko Polski, ale też całej Europy. Architektura, ta dawna i ta nowoczesna, to silne atuty miasta. W tych wnętrzach nie tylko odbywają się niezwykłe koncerty, ale też wielkie widowiska sportowe i artystyczne. Jednym z tych niezwykłych miejsc na mapie Krakowa jest Małopolski Ogród Sztuki. Przestrzeń realizacji innowacyjnych projektów artystycznych łączących wiele dziedzin sztuki. Kraków, dzięki swojemu centrum kongresowemu, stał się jednym z wiodących w Europie miejsc, w których organizowane są wydarzenia kulturalne i gospodarcze. Kraków coraz częściej kojarzony jest z dobrą kuchnią. Krakowskie restauracje, serwujące zarówno tradycyjne polskie dania, jak i potrawy charakterystyczne dla innych, nierzadko odległych krajów, zdobywają uznanie mieszkańców, turystów i kulinarnych ekspertów. Ukryte w średniowiecznych piwnicach, czy zlokalizowane w wytwornych wnętrzach kamienic, są pełnymi energii ośrodkami życia towarzyskiego. Kraków to miasto niepowtarzalne, intrygujące i zaskakujące. Unikalny miks historii i nowoczesności inspiruje do działania. Experience Kraków.